Witajcie bardzo serdecznie. Dopiero co skończyliśmy przepytywać mistrzynię Polski Michalinę Rudzińską, a teraz gość z innej generacji, ale z podobnym osiągnięciem, mistrz Polski Anno Domini 2023, Bartosz Soćko. Witam cię bardzo serdecznie, Bartoszu. Dzień dobry. I oczywiście już w pierwszym zdaniu nawiązujesz do mojego wieku, to mogłem się w sumie tego spodziewać. No ale ciężko jest, Bartoszu, nie nawiązywać do twojego wieku, bo... Bardziej dziękuję ci za te miłe słowa. Bo to, czego dokonałeś, jest rzeczą, no dla mnie, osoby tylko troszkę młodszej, no inspirujące. Ale zanim do tego też dojdziemy, chciałem tak zapytać na dzień dobry. W skali od 1 do 10, jak bardzo spodziewałeś się... tego, że skończysz na pierwszym miejscu podium? Ja starałem się o tym nie myśleć na samym początku turnieju, a później muszę powiedzieć, że się dosyć mocno spodziewałem po takim pierwszym meczu, jaki był właśnie z Oskarem Wieczorkiem. Wiara napełniła moje serce i się dosyć mocno spodziewałem, że rzeczywiście mogę jakiś dobry wynik osiągnąć. Ten start mistrzostw był bardzo, powiedzmy sobie, no ciernisty, tak? Patrząc na... Potem sobie zerkniemy okiem na wydarzenia na szachownicy, ale w turniej wchodziłeś, no tak można powiedzieć, no nie z przytupem na pewno. No używasz, Mateusz, jakichś eufemizmów w ogóle. No, więcej miałem szczęścia niż rozumu po prostu i no, tak było. Cieszę się, że to dodałeś. Natomiast poprzednie starty też nie były, powiedzmy sobie, dobre. Tutaj tak z brzegu turniej tuż przed Mistrzostwami Polski w Norwegii 15 punktów straconych, wcześniej Mistrzostwa Europy bodajże 22 punkty stracone, wcześniej turniej w Graz też po minus 10. Czy jadąc na Mistrzostwa Polski te poprzednie wyniki miałeś w głowie, czy też byłeś w stanie się od tego odciąć? To chyba wymaga jakiegoś takiego nakreślenia szerszego kontekstu, bo jak ostatnie miesiące dosyć były dla mnie ciężkie i w związku z tym trochę przewartościowałem praktycznie całe swoje życie. I w związku z tym no, te wyniki oczywiście nie cieszyły za bardzo, bo każdy jakiś taki, no nie wiem, strata każdego punktu rankingowego już jest dosyć przykra, ale tak naprawdę się starałem tym w ogóle nie przejmować. Plan miałem taki, żeby jak najwięcej grać, żeby troszeczkę, tak jak mówię, zmienić coś w swoim życiu, żeby no, grać, cieszyć się grą i okej, mimo że tego, że no nie wiem, że ciężko się cieszyć, jeśli tracisz 22 punkty na rankingu w turnieju, to jakoś to wypaliło, bo rzeczywiście no, trochę inne rzeczy miałem na głowie niż martwienie się no, ostatnimi wydarzeniami i grałem sobie po prostu w szachy i no, w związku z tym można powiedzieć, że ten plan swój zrealizowałem. Dziwnie to brzmi, ale no tak właśnie nie. Patrząc... No tak, ja to pamiętam Igorze pamiętam, tak, zapamiętam sobie długo. Patrząc na twoich rówieśników, na zawodników twojej generacji, no Marcin Kamiński skończył karierę już lata temu, także ciężko go tutaj liczyć, ale gracze, którzy długo grali wyczynowo, a to gracze właśnie absolutnie twojego pokolenia, 3 lata starszy Tomek Markowski, trzy lata starszy Tomek Markowski, rok starsi Bartek Macieja i Robert Kępiński. To już są gracze praktycznie nieaktywni. Bardzo mało grają. Też ich gra raczej nie obfituje w jakieś sukcesy. Pogodzili się z tym odejściem od szachów. Często przełączyli się na karierę trenerską. A ty jakby jesteś zaprzeczeniem naturalnego porządku rzeczy, bo w pewnym sensie już byłeś aktywnym trenerem, nadal jesteś aktywnym trenerem, o tym też powiemy sobie, o tej historii z kadrą narodową. A mimo to, co jest myślę wielce imponujące, zachowujesz taki głód szachów. Nie wiem, czy to tak można nazwać. Masz ochotę grać
I to nie jest tylko gra, bo ty chyba tak jest. Po prostu gryziesz deskę. U ciebie widać nadal pasję do tych szachów. Ja czasami mam wrażenie, że ty bardziej chcesz grać, bardziej jesteś ciekaw gry w szachy, niż gracze, no, którzy spokojnie mogliby być, no dobra, nie wracajmy do tego wieku, ale znacznie młodsi. Ale i tak na każdym kroku podkreślamy. No tak. Także wytłumacz ten swój fenomen, bo to jest fenomen. Nie, myślę, że też nie zgodzę się. Myślę, że to jest troszkę inaczej, to znaczy ci wymienieni przez ciebie moi koledzy z mojej generacji też zachowują głód szachów i też myślę, że cały czas kochają szachy i bardzo lubią grać, ale to wydaje mi się wiąże bardziej się z jakąś taką ambicją, może nie tyle ambicją, co z siłami po prostu, bo już człowiek w tym wieku może nie ma tyle sił, co 12-letni chłopak, 20-letni, przepraszam, młodzieniec, o tak powiem. I w związku z tym nie ma siły tyle trenować, tyle grać, ale cały czas jednak ta miłość do szachów zostaje i to nie tylko chyba w moim wypadku, ale myślę, że w wypadku Bartka Maciej, czy Roberta Kępińskiego, czy Tomka Markowskiego nadal jest, bo cały czas są z tymi szachami związani, tak czy inaczej. Także gdzieś tam się w tym środowisku poruszają i jeśli mogą, to grają. Ale oczywiście, no mówię, jeśli gra się w turnieju i się dostaje cały czas baty, no to nie jest to takie przyjemne. W związku z tym traci się jakąś taką motywację i energię do tej dalszej gry. A no żeby jakoś dobrze grać, trzeba cały czas coś robić, cały czas coś trenować, a to nie jest takie łatwe już. No, niby tak, ale jakby co w takim razie wyróżnia ciebie na tle tych zawodników? Bo skoro sugerujesz, że tak jak ty, oni też mają w sobie ten szachowy żar, że ten piec nie wygasa, to co jest właśnie taką rzeczą, która sprawia, że te twoje węgiel z tego twojego pieca parzy bardziej niż z ich piecyków? Ja się zaplątałem, ale okej, postaram się nadążyć. To znaczy, co mnie wyróżnia? Nic chyba specjalnego. Znaczy, myślę, że to, co mnie właśnie może wyróżnić względem nich, to jest to, że teraz zagrałem 3 te turnieje przed Mistrzostwami Polski, które były w jakimś sensie planem przygotowawczym do właśnie Mistrzostw Polski. No i cóż, no i byłem przygotowany na to, że no niestety moja siła gry nie wynosi 2630, jak miałem wtedy ten ranking przed tymi turniejami, tylko jest znacznie mniejsza, w związku z tym musiało się to wyrównać i się troszkę, powiedzmy, wyrównało. A no nie jest to chyba takie łatwe dla nich, którzy, no nie wiem, zajęci są czym innym, może nie mają tyle czasu, co ja teraz miałem. No i w związku z tym nie są w stanie zagrać tych 3 turniejów z rzędu, jeszcze dostać dosyć mocne baty na nich, żeby, powiedzmy, wrócić jakoś do gry. Znaczy, to też nie znaczy, że teraz już będę grał na tym poziomie, który kiedyś prezentowałem, ale wydaje mi się, że te właśnie te 3 bardzo słabe turnieje, które rozegrałem, jednak dodały mi troszeczkę takiego i rozegrania, i treningu, którego no sam, gdybym siedział w domu i nie grał, no raczej chyba nie byłbym w stanie takiego treningu przed mistrzostwami zrobić. No to tutaj 2 pytania widzę. Pierwsze pytanie, skąd czerpiesz energię, żeby w tym wieku zagrać 3 turnieje z rzędu? Bo to jest wyczerpujące, już same podróże są męczące, wyczerpujące. A druga rzecz, czy to jest dobry trening? Czy właśnie postawienie na praktykę jest tym krokiem, który jest wskazany? Bo czy w ogóle można uczyć się z samej gry? Czy jednak powinno to wyglądać nieco inaczej? To może na początku tej energii. No cóż, tej energii zawsze będzie brakowało w tym wieku, ale no, jeśli człowiek robi to, co lubi, a bardzo lubię grać w szachy, to myślę, że trochę łatwiej jest cały czas dawać siebie jeszcze więcej, no i mimo tego wyczerpania można dalej siadać do szachownicy i grać. A co było tą drugą częścią pytania? Patrz, nie słuchasz. Czy można w ten sposób trenować? Czy to jest trening? Okay. Ta duża ilość grania, czy jednak no nie do końca? Można oczywiście i nie można oczywiście, bo to przykład mojej żony pokazuje,
który zagraliśmy właśnie z żoną praktycznie te same turnieje. Jedyna różnica była taka, że ona zagrała Mistrzostwa Europy Kobiet, a ja Mistrzostwa Europy Mężczyzn, ale reszta się dokładnie pokrywała. I na tych dwóch naszych przykładach widać, że i można, i nie można. To znaczy w moim zadziałało to bardzo ładnie. Niestety Monisia no, zagrała troszkę gorzej, i, no troszkę, no dużo gorzej. To był właściwie najsłabszy turniej w jej karierze. No ale mimo wszystko no, trening to jest na pewno bardzo dobry, bo zawsze wychodziłem z założenia, że najlepszym treningiem jest gra w turniejach. Wiadomo, to nie mówię, że można nie trenować w ogóle, nie siedzieć nad debiutami, nie robić zadań i tak dalej, i tak dalej. Trzeba to robić, ale zdecydowanie najwięcej dającym treningiem jest gra w turniejach. No to tutaj w pewnym sensie zaprzeczamy pewnym elementom, bo wiele osób wierzy, że jednak trening i potem gra. Jest wiele osób, które gra stosunkowo niewiele. A z kolei są też osoby, które grałyby bezustannie, w ogóle nie trenując. Gdzie jest ten złoty środek, który sprawia, że człowiek się rozwija, trenuje, a jednocześnie rozgrywa tyle partii, że no, nie rdzewieje, że jest w tym rytmie gry. Jak ty to widzisz? No tak jak mówiłem, no dla mnie to najlepiej byłoby jak najwięcej grać. Znaczy kiedyś się mówiło, że 9-10 turniejów szwajcarskich, czyli takich dłuższych rocznie, to jest takie minimum. No i wychodzę z takiego założenia, jeśli chce ktoś grać aktywnie, profesjonalnie w szachy na wysokim poziomie, to musi regularnie raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca ten turniej zagrać, normalny taki szwajcarski, klasyczny. Do tego oczywiście jakieś tam rapidy i blice, to wiadomo, ale no już powiedzmy, że nie liczę tych turniejów weekendowych. A do tego oczywiście między turniejami trzeba dodać regularną pracę. No i nie wiem, no wydaje mi się, że to jest takie dosyć klasyczne to jest podejście do treningu i do gry. I właściwie, no nie wiem z czym tu dyskutować, bo to się chyba nie zmieniło od paru dziesięciu lat w profesjonalnych szachach. Aczkolwiek można powiedzieć, że jednak ci topowi gracze, już powiedzmy na takim 2700 poziomie, troszeczkę rewidują to spojrzenie, bo niektórzy, czy tam powiedzmy może większość z nich troszkę mniej gra, ale to wydaje mi się, że też z uwagi na to, że po prostu muszą dobierać turnieje odpowiednie dla swojej siły gry, prawda? Nie mogą z rankingiem 2720 grać w pierwszym lepszym openie. A w związku z tym nie mają też tylu możliwości, żeby grać. Czyli brak gry, można powiedzieć, że jest szkodliwy dla zawodnika, czy dłuższe przerwy w grze. Ja nie wiem, czemu wymuszasz na mnie takie jakieś dziwne stwierdzenia. Nie, no bo znaczy, jesteś autorytetem, jesteś człowiekiem, który tutaj nawet pojawiło się jedno takie pytanie. To może od razu je zadam, tylko muszę je znaleźć, bo widzowie, czy raczej użytkownicy Facebooka zadawali pytania jeszcze przed... To będzie pytanie trochę z innej beczki, ale bardzo mi się podobał wstęp do tego pytania. Biorąc pod uwagę pana charyzmę, powszechny szacunek i dużą wiedzę, pyta Bartosza zresztą, czy nie myślał pan o tym, by zastąpić Radosława Jednaka i wprowadzić szachy w Polsce na nowy poziom? Takie pytanie padło na Facebooku. Nie myślałem specjalnie o tym i no, nie wiem nawet, co odpowiedzieć. No cóż, to Radek chyba sobie radzi na razie na stanowisku prezesa. Wydaje mi się, że ogólnie jest, oczywiście są pewne zastrzeżenia z niektórych stron, ale raczej chyba jest oceniany w miarę pozytywnie, tak mi się wydaje. No nie wiem. Ja w każdym razie nie zamierzam kandydować na to stanowisko. Dobrze, przypomniało mi się to pytanie, także je zadałem. Natomiast byłeś trenerem kadry narodowej. Ten temat tutaj nam się, myślę, będzie jeszcze parę razy przebijał. Wracamy do Mistrzostw Polski. Czy bycie trenerem wcześniej kadry narodowej zmienia w jakikolwiek sposób to, jak rywalizujesz z tymi zawodnikami potem przy szachownicy? Czy to pomaga, przeszkadza, kompletnie nie ma wpływu? Jak to z twojej perspektywy wygląda? Bo powiedzmy, że no w innych sportach taka sytuacja praktycznie nie ma miejsca, więc jest to wyjątkowo specyficzne dla szachów. Ale szachy
są specyficznym sportem, prawda? To jest gra, w której można, nie wiem, rywalizować z młodszymi, ze starszymi, bardzo dużo starszymi czy bardzo dużo młodszymi od siebie, także nie jest to sport fizyczny, gdzie tam już różnica 10 lat czyni dosyć dużo, a w każdym razie ta znajomość zawodników z kadry wydaje mi się, że ani nie pomaga, ani nie przeszkadza. Zresztą nawet jeśli nie byłbym trenerem, to i tak tych moich przeciwników bym znał, no bo cóż, no jesteśmy z jednego kraju, dosyć często gramy na różnych turniejach, także chyba to, że byłem trenerem kadry narodowej, chyba niewiele wpływa na grę. To jest coś, co wiele osób akurat ciekawi, bo właśnie wiele osób tak sobie myśli, no skoro on pomagał komuś z tyłu, no to go rozpracował, to zna jego słabe i mocne strony, no ale w szachach ta wiedza no jest ciężka do wcielenia, prawda? Znaczy ja myślę, okej, no coś może w tym jest rzeczywiście, że ten zawodnik ciut słabiej liczy warianty, tamten zawodnik może debiutowo jest słabiej przygotowany, ale to na tym wyższym poziomie wydaje mi się, że jest chyba mimo wszystko taką powszechną wiedzą, można powiedzieć, że przykładowo Radek Wojtaszek jest mistrzem przygotowania debiutowego, prawda? No to nawet zawodnicy o rankingu 200 z Polski przynajmniej powinni wiedzieć, a myślę, że z całego świata już sobie zdają sprawę, że jeśli mają problem w jakimś debiucie, to wystarczy wpisać do bazy szachowej nazwisko Wojtaszek i ten problem powinien się dosyć szybko rozwiązać, prawda? Tak samo wiadomo, że Mateusz Bartel no jest bardzo dobrym, intuicyjnym graczem, także nawet zawodnicy niższego troszkę poziomu o tym na pewno wiedzą i wiedzą, że trzeba się wystrzegać z Mateuszem, powiedzmy, jakichś takich prostszych, technicznych pozycji. Chociaż może teraz właśnie to nie jest taka powszechna wiedza, że prostsze, techniczne pozycje ciężko się z Mateuszem gra, bo ta intuicja bardzo dobrze ci podpowiada, w którą stronę ruszyć, którym pionkiem i tak dalej, i tak dalej. Tak, teraz wiedzą, że jak mi się daje jakość do oddania, to ja oddaję no matter what, no i tutaj grają. Właśnie, to jest chyba jedna z tych słabszych stron, bo czasami nieobiektywnie tej jakości oddajesz. Oj, bardzo, bardzo nieobiektywnie. Z Szymonem było to najlepiej widać, kiedy pozycja już właściwie kompletnie wygrana. No ale nie o mnie tu rozmawiamy. Kadra narodowa. Byłeś trenerem kadry narodowej od 2014 roku, wtedy taki ewenement, właściwie trener, grający trener na olimpiadzie w Tromso. Potem już od 2015 z przerwą na rok 2017, kiedy byłeś trenerem kadry, czy raczej trenerem w Emiratach Arabskich. Potem właściwie chyba nie, no poza tą przerwą cały czas na wszystkich głównych imprezach byłeś. Przede wszystkim na olimpiadzie 2018, gdzie Polska niemal zdobyła złoty medal. W zeszłym roku skończyłeś, chociaż właściwie nie zostało to w żaden sposób ogłoszone, tę przygodę, tu, można powiedzieć, przed olimpiadą, gdzie z przyczyn osobistych no, na olimpiadę nie pojechałeś. Po olimpiadzie się to te drogi twojej kadry narodowej rozeszły. No i tu pytanie, czy to jest temat zamknięty, czy to jest temat otwarty? Jak to wygląda z twojej perspektywy? No nie wiem w sumie też, jak na to odpowiedzieć, ponieważ żadnych propozycji nie dostałem, z nikim nie rozmawiałem na ten temat, ale no sam nie wiem. Tak jak powiedziałem już wcześniej, troszkę musiałem to wszystko sobie poukładać. No i w tej chwili chociażby jest ta kadra narodowa, do której z automatu powinienem być zakwalifikowany. Także nie wiem, no, jeśli będę miał wybór między, powiedzmy, pojechaniem na drużynowe Mistrzostwa Europy, a objęciem funkcji trenera, chociaż tak jak mówię, no, żadnych jakichś konkretnych propozycji nie mam, to też nie wiem. No właśnie, bo tutaj też jedno z takich pytań było. Wygrałeś Mistrzostwa Polski. Regulamin jest jasny. Mistrz Polski jedzie na drużynowe Mistrzostwa Europy.
nie spodziewam się, żeby taka osoba jak ty tutaj miała nie grać na mistrzostwach drużynowych, mistrzostwach Europy. Wywalczyłeś złoty medal, jesteś mistrzem Polski. Wchodzisz zatem do drużyny, którą trenowałeś. Jak się na to zapatrujesz? Bo to taka sytuacja znowuż nietypowa. Czy ja wiem? Chyba nic takiego nadzwyczajnego w tym nie ma. To są szachy. To specyficzny sport, tak jak już powiedzieliśmy. Także wszyscy ci zawodnicy są również moimi kolegami. Mam nadzieję, przynajmniej ja chciałbym to tak widzieć i chcę być ich kolegami. Także no cóż, no tu im troszeczkę pomagałem jako trener. Teraz jeśli miałbym zagrać, chociaż tak jak mówiłem, no nie jest jeszcze to do końca jasne, to też chyba nie będzie z tym większego kłopotu, tak myślę. Okej, myślałem, że tutaj jakaś bardziej rozbudowana będzie wypowiedź. Znaczy jeszcze chciałem jeszcze dodać tylko, że pierwotnie mój plan był taki, że gram serię turniejów i rzeczywiście gram serię turniejów, bo Mistrzostwa Polski są dopiero właściwie w połowie tego planu, bo następny turniej to Liga Włoska, na którą wyjeżdżamy z Moniką za 3 dni. Potem jest jeszcze turniej w Emiratach Arabskich, w Szardży, dosyć silny Open w maju, także plus jeszcze dodatkowo jakieś tam ligi, także to dopiero, tak jak mówię, no mniej więcej w połowie tego swojego planu i pierwotnie założenie było takie, że zobaczymy, co będzie po serii tych wszystkich turniejów. Jeśli uda się jakoś, powiedzmy, wrócić na mniej więcej ten poziom, który prezentowałem parę lat temu, czyli około 2600, no to myślę, że mogę spróbować jeszcze troszkę pograć, bo to mi sprawia straszną frajdę. A jeśli, powiedzmy, będę jakoś bardzo z tym zmęczony, czy no nie wiem, te wyniki już nie będą takie, jakich bym oczekiwał, no to wtedy się zastanowię, czy spróbować wziąć się bardzo mocno do roboty jeszcze i jeszcze wrócić, czy powiedzmy już się trochę zrezygnować z tej praktycznej gry. Ale no to jest już takie stwierdzenie bardzo, bardzo mocne, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby nagle przestać grać, czy grać znacznie mniej niż do tej pory. W jaki sposób utrzymujesz poziom w tym wieku? To znaczy... Ale nie utrzymuję poziomu przecież. No, obecny tam 90, a ostatnie wyniki, średni performance to 2530 pewnie, albo coś w tym stylu. No, a zostałeś mistrzem Polski, wygrałeś Mistrzostwo Polski, także odwróciłeś trend, można powiedzieć. Teraz już będzie tylko lepiej. No, czy odwróciłem? Tak do końca to nie wiem, może to po prostu jakiś wyjątkowy turniej był. Mam nadzieję, że nie, ale no te poprzednie moje rezultaty pokazują, że jednak ta siła gry spadła. No mówię, może chwilowo, no zobaczymy jeszcze, jak to dalej będzie wyglądało, ale na razie To inaczej. To co nie działało w tych poprzednich turniejach, a co sprawiło, że teraz na Mistrzostwach Polski przebrnąłeś te trudne momenty w pierwszych rundach, no a w drugiej części turnieju po dniu wolnym właściwie w 4 partiach klasycznych no, nie byłeś zagrożony ani przez moment. Co tutaj zadziałało, co wcześniej nie działało i tak dalej. Znaczy tak samo jak i na poprzednich turniejach, tak i teraz na Mistrzostwach Polski w pierwszej rundzie, szczególnie w meczu z Oskarem, nie działało to samo, to znaczy jakoś nie byłem w stanie skoncentrować się, nie byłem w stanie, nie wiem, skupić na grze. I tak samo mówię w poprzednich turniejach, bo i w Graz, i na Mistrzostwach Europy, i w Norwegii było to dokładnie to samo. Grałem bardzo lekkomyślnie. I ciężko było naprawdę mi cokolwiek z tym zrobić. Nie wiem dlaczego. Tak sobie nad tym rozmyślałem i wydaje mi się, że jest to wina tego, że po prostu nie grałem. Parę lat nie grałem regularnie w szachy, a szczególnie przez ostatnie miesiące, bo aż do Graz to właściwie nie grałem w normalnym turnieju, nie grałem ponad pół roku chyba, czy powiedzmy jakoś tak. Także to myślę, że to była ta przyczyna, że po prostu zbyt długa przerwa od regularnego treningu dla siebie, czyli takiego własnego treningu, zbyt długa przerwa od regularnego grania spowodowała, że no tak zatraciłem troszeczkę czucie tego wszystkiego. A te turnieje właśnie były mi potrzebne do tego, żeby jakoś do tego wrócić i wrócić do tego czucia tych figur czy szachów. I w drugiej części Mistrzostw Polski rzeczywiście to ładnie mi zadziałało. No ale to zaskakujące, że aż tyle jakby
potrzebowałeś, żeby odzyskać coś, co wydaje się człowiek gdzieś tam ma. Jest to zaskakujące i rzeczywiście troszeczkę niepokojące, bo może się okazać, że to po prostu te sześć partii plus dogrywki to był tylko wyjątek potwierdzający regułę, że już słabo gram, ale mam nadzieję, że no, potrzebowałem tylu partii i tyle czasu, żeby jakoś wejść ponownie w rytm. A co najłatwiej, czy co najczęściej się traci, powiedzmy, czy jak to w twoim przypadku wynika, tak jak mówisz, miałeś okresy mniej aktywnej gry, okresy, w których no, siłą rzeczy, pewne rzeczy gdzieś tam uciekały. To co najbardziej kuleje? A cześć Kaziczku! Chodź Kaziczek. Cześć! Jak się masz? Jak się masz, pyta wujek. Jak się masz, Kaziczku? Dobrze. No to super, to jutro się spotykamy, prawda? Tak. No to dobrze, jeszcze wyciągnij tylko tatę na piłkę, to już w ogóle będzie super. No dobra, wracam do pytania, jakie rzeczy najbardziej się, może nie tyle zapomina, co które najbardziej kuleją? Czy to jest przygotowanie debiutowe, czy to jest liczenie wariantów, czy to jest jakiś taki instynkt łowcy bramek, albo właśnie sposoby koncentracji, utrzymania tej koncentracji, co tak naprawdę najbardziej ucieka? Znaczy z tym przygotowaniem debiutowym to może nie, to u mnie nigdy to nie stało, powiedzmy na jakimś bardzo wysokim poziomie, ale no powiedzmy praca ze swoimi uczniami też jakoś to przygotowanie debiutowe na jakimś tam poziomie trzyma, powiedzmy. Natomiast jeśli nie ma tej gry, no to zdecydowanie obiektywizm szwankuje. Widzi się te partie, jak juniorzy grają, prawda, jakie błędy robią, to człowiek myśli, że po prostu może, nie wiem, jest bogiem w tej grze, bo z komputerem, z herbatką, powiedzmy przy biurku, tu sobie przed komputerem siedzi i no i co, no to patrzy, jak jacy pacerzy grają, prawda, że nic nie widzą. Zresztą co, meczą Mistrzostwa Świata, Ding z Niepomniaszczym, bardzo podobnie można, prawda, odbierać. Także ten obiektywizm na pewno bardzo kuleje bez takiej regularnej gry. Człowiek podchodzi, nie wiem, do jakichś takich skomplikowanych pozycji zupełnie nie tak, jak trzeba. No i tak samo liczenie wariantów i taktyka. No, można robić i trzeba robić oczywiście zadania, trzeba robić jakieś tam kombinacje, trzeba ten trening liczenia wariantów w domu mieć, ale bez regularnej gry no, tego jakoś się wydaje, tak mi się wydaje, że to bardzo ciężko jest utrzymać na wysokim poziomie. A to, jak wiadomo, w grze praktycznej taktyka i liczenie wariantów to jest 99%. Tu pytanie od użytkownika JXX885. Pytanie, co dała tobie jako zawodnikowi praca jako trener reprezentacji Polski? No i czy cokolwiek? Właśnie, jako zawodnikowi to może nie tak wiele, no bo raczej mi dała doświadczenie trenerskie bardzo duże, bo praca z takimi zawodnikami jak Janek, jak Radek, jak ty, jak Kasper Piorun, jak Jacek Tomczak i inni. I tak samo zresztą, jak już o was wspomniałem, to koniecznie o Szymonie Gumularzu i Igorze Janiku i Pawle Peclafie też powinienem wspomnieć, szczególnie z tymi młodymi, no to dodaje energii, ale to bardziej właśnie z punktu widzenia trenerskiego. Natomiast jako zawodnikowi raczej nic specjalnego nie dała. No, praca jak praca, prawda? Także trening, który no coś tam oczywiście daje, ale tak jak mówię, no nic specjalnego jako zawodnikowi. Natomiast z punktu widzenia trenerskiego to oczywiście była super sprawa. Wróćmy jeszcze do tych mistrzostw Polski. Pierwszy mecz z Oskarem ciężki, drugi mecz z Jackiem ciężki, trzeci mecz z Szymonem dobry pod twoje dyktando, czwarty mecz finałowy z Radkiem Wojtaszkiem, dwa remisy i dogrywka też stosunkowo pod twoje dyktando, no, chociaż raczej wyrównana, powiedz. W którym momencie tak naprawdę uwierzyłeś, że to jest ten turniej, że to jest turniej, w którym możesz wygrać? Czy w ogóle o tym nie myślałeś? Tak jak mówiłem, na początku przed turniejem nie myślałem o tym w ogóle. Starałem się tylko, żeby przejść pierwszą rundę, biorąc pod uwagę jeszcze moje ostatnie wyniki.
Ale po meczu z Oskarem tak zacząłem się zastanawiać, że to bardzo mocno przypomina mi Puchar Rosji z 2012 roku, gdzie również z bardzo dużą dozą szczęścia przeszedłem pierwszą rundę i później udało mi się całe zawody wygrać. Mecz z Jackiem Tomczakiem również był troszkę szczęśliwy, no, bo też miałem takie może nieprzegrane pozycje, chociaż w tej dogrywce niby tam D6 wygrywało dla białych, ale powiedzmy, że to nie było takie wszystko jasne, także miałem tylko gorzej z Jackiem Tomczakiem, ale już od półfinału grało mi się bardzo fajnie i rzeczywiście wydaje mi się na dosyć wysokim poziomie ten półfinał i finał udało się to zagrać. Także po meczu z Oskarem już powiedzmy jakaś tam nadzieja była w sercu, po meczu z Jackiem już dosyć pewnie się czułem. Ale to oczywiście nie znaczy, że myślałem, że wygram, nie, tylko że po prostu już wiedziałem, że jestem, że jakoś wróciłem do w miarę normalnej formy. Pytanie z czatu. Czy jest możliwe, aby pan Bartosz miał obecnie własnego trenera? Ale ja mam już własnego trenera przecież. Ze żonę? No oczywiście, że tak. Najlepszego na świecie. No i tą odpowiedzią podbiłeś serca wszystkich żon. Żeby mężowie tak mówili o swoich żonach, to naprawdę super sprawa. Kilka innych pytań z czatu, czy raczej z Facebooka, bo to kolejne pytanie od Bartosza wcześniej. Chociaż poniekąd odpowiedziałeś, ale może jeszcze tutaj coś dodasz. Co sprawia, że od tak wielu lat należysz do czołówki polskich zawodników? Jestem dobry. Ale nie, właśnie to żart oczywiście jest żart, bo jestem bardzo skromnym człowiekiem, to wiadomo, ale tak ale chciałem. Dobrym, ale po prostu dobrym. Nie, no w ogóle tak, jestem świetnym zawodnikiem. Ale chciałem powiedzieć, może dobrze, że to pytanie jeszcze raz tak jakby padło, bo chciałem o tym powiedzieć, z czego właściwie najbardziej z tych mistrzostw jestem zadowolony. Oczywiście bardzo się cieszę, że udało mi się wygrać całe mistrzostwa, ale tak naprawdę najbardziej mnie taką wewnętrzną dumą przepełnia fakt, że czy to w partiach z Szymonem, czy to w partiach szczególnie z Radkiem, bo z Szymonem jeszcze tak powiedzmy tego zmęczenia nie czułem, ale po tym remisie w drugiej klasycznej partii z Radkiem, kiedy ta perspektywa tej dogrywki była, prawda, tam godzina 20, jeszcze partii, nie wiadomo ile, może do 23 nawet trzeba siedzieć, już po całym turnieju, jeszcze taka duża waga powiedzmy tych partii, prawda, bo mecz o Mistrzostwo Polski, a cały czas czułem taką ogromną ekscytację wewnętrzną, że rany i znowu będę grał, prawda, już abstrahując od tego, że naprawdę, a byłem mega zmęczony, to zresztą nie tylko ja, Radek też był pewnie zmęczony, ale cały czas właśnie takie, znowu granie, a z drugiej strony, ale kurczę, granie znowu, super, nie? Siadam i znowu będzie ten jakiś debiut i coś, i tu powiedzmy, tu go spróbuję oszukać, tam, tu coś. I to właśnie najbardziej sam sobie zaimponowałem, że jeszcze cały czas po tylu latach grania, po takim ciężkim turnieju, jest tam, mówię, godzina 20, już ciemno, ostatni mecz, ostatnia dogrywka, a cały czas właśnie podpalam się, podniecam cały czas tą samym faktem gry, prawda? Nie tym, że jakoś gram o Mistrzostwo Polski, że jakiś wynik, że coś, tylko samym faktem kolejnej partii turniejowej. I to pomimo tego, że to jest któryś kolejny turniej z rzędu i ty cały czas odnajdujesz ten ogień w swoim kominku. Tak, te węgle w piecu, prawda, rozżarzone, ale rzeczywiście naprawdę... Jeszcze raz powtórzę, bo jestem bardzo z siebie dumny, nie z powodu wyniku, nie tyle z powodu wyniku czy czegokolwiek innego, tylko właśnie tego, że udawało mi się cały czas tę radość z gry mieć. Bardzo pozytywne odczucie. Tak jak bodajże Laska w filmie Chłopaki nie płaczą mówił, że w życiu trzeba znaleźć to, co się lubi robić i po prostu to robić, tak? Więc ty zostałeś szachistą, bo po prostu lubisz grać w szachy. I bardzo tak, definiująca dobrze odpowiedź. Zawsze miałem takie wrażenie, że masz jedną fenomenalną cechę. Nie wiem, czy się ze mną coś chyba przerwało, prawda? Jakieś halo, słychać Bartosza? Połączenie. Ja Bartosza słyszę, ale jeżeli są jakieś inne problemy, to dajcie znać. Już cię słyszę, Mateuszu, bo przerwało na chwilę. Tak, już chyba wszystko pod kontrolą, kamera też się rusza.
Wydaje mi się, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że jedną z najważniejszych cech, która ciebie wyróżnia, jest ta ogromna chęć rywalizacji w cokolwiek. Że ty po prostu żyjesz, nakręca cię po prostu walka. I to też widać w twoich partiach, że nieważne czy sytuacja jest dobra czy niedobra, i to też są to pytania. Ty masz tego swojego słynnego poker face'a, ty siedzisz, nieważne czy wygrana, czy przegrana, u ciebie tego nie widać. Ty zawsze widać, że ty jesteś jak żołnierz na polu bitwy. Po prostu jesteś w pełni gotowości, w pełni skupiony, walczysz do upadłego. To są niesamowicie ważne cechy. Jak to utrzymać? Jak właśnie mieć taką chęć właśnie do tego, o... Padam na ryj, przepraszam za wyrażenie, ale ja jeszcze chcę pograć w szachy. O, gram w szachy 40 lat, ale jeszcze chcę zagrać tę jedną partię i to na pełnej tak zwanej petardzie. Jak ty to robisz? Bo to jest, no, ludzie po 40 latach pracy idą na emeryturę i marzą o tej emeryturze, a ty mógłbyś, jak sugerował ci kolega Igor, pójść na emeryturę, a ty mówisz, nie głąbie, ja tu jeszcze będę grał jak Wiktor Korcznoj w wieku 80 lat na poziomie i jeszcze będę was pukał, juniorzy, z przytupem. Skąd ten ogień? No takich Igorowi nie powiedziałem, tak bym mu nie powiedział, za bardzo go lubię, żeby takich przykrych słów użyć, ale zapamiętał sobie rzeczywiście to, że Igor już mnie, powiedzmy, to wysyłał na emeryturę. Ale w każdym razie wydaje mi się, jeśli ktoś lubi grać w szachy, to powinien, ja wiem, że to takie jest trudne, bo to jakoś samego siebie trzeba przekonywać do takich rzeczy, że kwestie wyników trzeba odsunąć na dalszy plan, bo to te wyniki troszkę ograniczają jakoś takie czyste spojrzenie na samą grę. Zresztą tu od razu też muszę powiedzieć, że jedyny moment, którego tak troszeczkę żałuję, to jest druga partia z Szymonem, kiedy mi zaproponował remis. I ja zdawałem sobie sprawę, że stoję dobrze. Nie zdawałem sobie sprawy, że aż tak dobrze stoję, bo pozycja bodajże była już minus 4. Wydawało mi się tak językiem komputerowym, że stoję tam minus 1, no powiedzmy coś koło tego. Zastanawiałem się chyba z 10 minut nad przyjęciem tej propozycji, ale w końcu znowu to jest, no, moja żona by mnie bardzo mocno ochrzaniła, jeśli bym odrzucił ten remis. I to był właściwie jedyny powód chyba, dla którego ten remis przyjąłem. Mimo że dawał mi od razu automatycznie awans, ale naprawdę chciałem grać i to jest z jednej strony, tak jak mówię, no trochę żałuję, a z drugiej, no mówię, żona by miała bardzo mi za złe, jakbym odrzucił ten remis. A i no i to właściwie pokazuje, że chyba przede wszystkim trzeba po prostu grać w szachy i tyle, niezależnie od wyniku, niezależnie od rankingu, bo też ten ranking bardzo mocno wpływa na odbiór szachów przez właściwie znakomitą większość zawodników. Ale liczy się tylko i wyłącznie sama gra. I ty to kochasz robić i ci się to nie nudzi. Naprawdę to jest dla mnie imponujące, bo ja też uwielbiam grać w szachy, ale bardzo często mam takie zniechęcenie. Mówię sobie, no dobra, ale ty już wyżej nie skoczysz niż skoczyłeś, więc siłą rzeczy już grasz trochę dla zabawy i no nie ma takiej podniety, bym powiedział, kolokwialnie mówiąc, takiej ekscytacji, gdzie no pokonujesz te wysokości, używając terminologii skoków wzwyż, ale ta poprzeczka wisi trochę niżej. Jak tu się jeszcze tym... Znaczy, no, ty pokazałeś, że wcale nie, że możesz po 10 latach, bo przypomnijmy, pierwszy twój triumf w Mistrzostwach Polski miał miejsce w 2008 roku, wcale nie byłeś taki młody, bo miałeś 30 lat wtedy, kolejny triumf w 2013, 35 lat, wyliczam, i teraz po 10 latach przerwy trzeci triumf, ty pokazujesz, że tak by się wydawało, że już nie za bardzo, a że jednak. No... Ale to właściwie, czemu to, o czym to świadczy? No, wydaje mi się, że na tym turnieju właśnie no, nie grałem specjalnie po to, żeby wygrać. Po prostu grałem dla samej gry, znowu to powtórzę. I no już nawet samo to wygranie, oczywiście znowu to nie znaczy, że się nie cieszę, bo się bardzo cieszę, jestem mega szczęśliwy,
A tak naprawdę nie zrobiło to jakoś bardzo dużego wrażenia. Mojego życia też to nie zmieni chyba za bardzo, tak mi się wydaje. Także no, cieszę się z tego, że mogłem po prostu zagrać i zagrać dobrze, to tym bardziej się cieszę. Kolejne pytanko, które gdzieś tam mi się po głowie kręci. Czy fakt tego, że w czołówce te przetasowania są stosunkowo nieduże, że w finale gra dwóch zawodników, no już od wielu lat będących na czołowych miejscach w rankingu, że w półfinale też był Kacper Piorun, czyli też gracz doświadczony, że wcale nie tak wielu młodych graczy było w ósemce i w ogóle w ostatnich latach średni ranking pierwszej dziesiątki polskich szachów znacznie zmalał, że tych nowych zawodników w pierwszej dziesiątce poniżej, powiedzmy sobie, 25 roku życia specjalnie no, nie ma, albo nie jest ich za wielu. Czy to nie jest niepokojące? Czy to jest tylko chwilowy etap? Jak uważasz? Ale te statystyki rankingowe, czy tam te, powiedzmy, pozycje w rankingu są chyba trochę mylące, tak mi się wydaje w ostatnim czasie, bo okej, no wiadomo, na świecie zdarzają się, nie wiem, halo, halo, mamy chyba problem z internetem. Nie wiem, czy u mnie, czy u Bartosza. U mnie wygląda to dobrze. Co dobrze? Tak, ale przez moment ciebie nie było zupełnie słychać, także mógłbyś powtórzyć całą sekwencję. No w każdym razie chciałem powiedzieć, że oczywiście zdarzają się talenty na miarę WI, który w wieku tam 18 lat wszedł na 2700, na miarę Carlsena, Karjakina, który w wieku 12 lat robi arcymistrza, czy naszego Janka Dudy, fenomenalnego gracza, ale normalny rozwój chyba zawodnika polega na tym, że nie w wieku tam 17 lat wchodzi do dziesiątki światowej, tylko powolutku, w wieku tam powiedzmy 18, 19, 20 lat robi arcymistrza, dalej wchodzi za kolejne 2-3 lata na 2600 i tak zresztą wydaje mi się, że Radek Wojtaszek jest bardzo dobrym przykładem i później dopiero z roku na rok coraz większe postępy, jakoś tak dojrzewa i w wieku mniej więcej 28-30 lat wchodzi na 2700 i w takim, jeśli tak to ma wyglądać, to wydaje mi się, że nie ma powodów do obaw. Mamy Szymona, mamy Igora, dalej jest jeszcze Janek Klimkowski, jest Kuba Seman, jest paru innych młodych zawodników, którzy wydaje mi się całkiem idą dobrą, naturalną drogą rozwoju i będą coraz lepsi. Już zresztą w tym momencie Szymon Gumularz ma przecież praktycznie 2600 ranking. Czy zatem możemy spodziewać się twoim zdaniem, bo nie jesteś trenerem, ale może będziesz, powołania Szymona do drużyny narodowej? Czy to już jest taki etap, w którym twoim zdaniem, no wiem, że to niezręczne pytanie, możesz powiedzieć, że nie odpowiadasz, ale czy to już jest ten etap, w którym Szymon Gumularz powinien dołączyć do drużyny narodowej? Ale przecież dołączył, już on grał w Mistrzostwa Świata. No tak, ale to były te mistrzostwa takie, powiedzmy sobie, półklasyką, tak? Tym takim tempem 45 plus 10. Chodzi mi o właśnie klasyczne drużynowe mistrzostwa Europy. Zresztą tam było więcej zawodników, troszkę inna formuła i tak dalej, i tak dalej. Czy twoim zdaniem, mówię, nie musisz odpowiadać, jeżeli uważasz, że to jest niezręczne, czy powinien się znaleźć w składzie na drużynowe mistrzostwa Europy? Czy ja wiem, no jeszcze terminu zgłoszeń chyba nie ma, tam bodajże miesiąc czy dwa przed mistrzostwami trzeba zgłaszać drużynę. Ja jako trener wychodziłem z założenia, może tu tak trochę zdradzę, uchylę rąbka tajemnicy, że dwa pewne miejsca w reprezentacji są. To jest Janek Duda i Radek Wojtaszek. Reszta miejsc jest niejasnych. Jeszcze powiedzmy, kiedy mistrzem Polski zostawał Kacper Piorun, to było to 2,5 miejsca, bo dla Kacpra jeszcze też było w miarę pewne. Inni powinni o te miejsca powalczyć. I tak samo jest z Szymonem Gumularzem. W tym danym momencie, na dzisiaj, wydaje mi się, że zasługuje na powołanie do kadry. Przepraszam, drużyny, bo to kadra jest powiedzmy szersza troszkę, natomiast drużyna narodowa. Do drużyny narodowej, w której jest 5 osób, 5 zawodników. Natomiast co będzie przed mistrzostwami Europy, tego nie wiem. W tej chwili Szymon prezentuje bardzo wysoki poziom i tak jak mówię, jeśli trzeba byłoby zgłaszać skład
dzisiaj powiedzmy do drużynowych mistrzostw Europy, myślę, że powinno się tam znaleźć nazwisko Szymona. Za chwilkę przejdziemy do partii. Rzucimy okiem na kilka momentów. Jeszcze takie pytanie od Stuntman Chess. Co do rankingu, to czego właściwie, to nie jest zamknięte pytanie, bo to się jeszcze może zmienić, ale ja też dostaję takie czasami pytania i raczej odpowiadam, że już nie. Czego właściwie panu Bartoszowi zabrakło, aby wskoczyć do 2700+. Jeszcze kilka lat temu było 2660+, więc brakowało niewiele. Talentu chyba zabrakło, bo okej, może w czasach takiej mojej wczesnej młodości szachowej, czyli w wieku tam 15, 17 czy tam 18, 19 lat troszkę zabrakło regularnej pracy, ale to jeszcze myślę, że nie jest dyskwalifikujące, jeśli w tamtym wieku więcej się gra, mniej pracuje. Po tym jak powiedzmy już w takim wieku bardziej dojrzałym, czyli kiedy miałem 22 lata, chociaż to 22 lata i bardziej dojrzały, no ale już miałem rodzinę, już powiedzmy bardzo profesjonalnie te szachy traktowałem, bardzo mocno pracowałem i mimo tego, że właśnie ta praca rzeczywiście teraz z perspektywy czasu widzę, że była bardzo, bardzo intensywna, bardzo mocna, to i tak nie udało mi się do tego 2700 dociągnąć. Wydaje mi się, że troszkę jednak talentu zabrakło. Zabrakło? Czy to już jest temat zamknięty? Czy jeszcze, skoro chcesz grać, skoro lubisz, skoro kochasz to, co robisz, to może jeszcze zaprzeczysz prawom fizyki? Chciałem tylko powiedzieć na swoje usprawiedliwienie, że 2700 miałem ranking w Blitza i w Rapida, także jakimś... A to na luzie zrobisz. To wrzucisz w ogóle lada moment. Co prawda ciężko wrzucić ten ranking, skoro jedziesz na Rapid w Polsce, robisz 8 z 9 i tracisz na rankingu przy tym systemie rankingowym, prawda? No tak, ale na razie w każdym razie, jeśli miałbym się przejmować rankingiem, to powinienem się przejmować tym, jak wrócić na 2600, a nie na 2700. A potem będziesz myślał dalej. Jeszcze pytanie debiutowe, bo pytał o to Julian. Skoro królewsko-indyjska, czyli kit w twoich rękach potrafi działać cuda z pokonaniem Carlsena w partii klasycznej włącznie, była taka partia, Bundesliga 2010? 8? 8. 9? 9 chyba. 9. 8, a, to był ten sezon 8-9 chyba. O tak. To dlaczego nie wybierasz królewsko-indyjskiej białymi, czyli ten King's Indian Attack? Takie pytanie się pojawia od Juliana, skoro to jest tempo więcej i jakie są różnice tutaj? Julian, takie pytanie. Ja bardzo przepraszam cię, Julianie, bardzo cię przepraszam, ale królewsko-indyjska jest bardzo słabym debiutem. No i zepsułeś człowiekowi dzieciństwo albo wiek średni, no nie wiem, no kochał królewsko-indyjską, a ty go zgasiłeś. Bardzo mi przykro to mówić, ale no to nawet nie jest moje zdanie, wystarczy spojrzeć na partię czołówki światowej i w tym momencie nie jestem w stanie wymienić chyba ani jednego nazwiska, żeby ktoś grał regularnie królewsko-indyjską z takiej nawet szerokiej czołówki światowej. Także no, bardzo mi przykro jeszcze raz, ale niestety jest to debiut słaby. Przechodzimy do partyjek. Mecz z Oskarem Wieczorkiem. Która partia była tutaj najbardziej warta pokazania, twoim zdaniem? Czy zaczynamy od pierwszej partii problemów, od drugiej partii, gdzie był ten ruch przegrywający, czy przechodzimy do jakiegoś innego meczu, który uważasz za ciekawszy? Zdecydowanie najważniejsza i najbardziej kluczowa, może nie tyle partia, co właściwie kluczowy moment w tym meczu, to była druga partia i to nieszczęsne goniec E7, nieszczęsne dla Oskara. Ale też, żeby tak powiedzmy chronologię utrzymać, to w pierwszej partii zrobiłem ten błąd, który robiłem na poprzednich turniejach i tak samo w pierwszym meczu z Oskarem, czyli bardzo lekkomyślne podejście. I tak mam nadzieję, że to dobrze zidentyfikowałem ten problem. Zresztą no, te partie półfinałowe i finałowe pokazują, że być może tak, że raczej tak, ale lekkomyślne podejście polegało na tym, że wchodziłem po prostu we wszystko, co moi przeciwnicy przygotowali, natomiast moje przygotowanie pozostawiało wiele do życzenia i to się kończyło właśnie takim,
takim rezultatem jak w tej pierwszej partii. Można debiut. Debiut zobaczyć? Tak, to może zobaczmy tą pierwszą partię najpierw. O to, co mówiłeś, że lekkomyślność cię tutaj zrobiła. Znaczy nawet nie tyle partię, bo tam wystarczy debiut zobaczyć. Bo, czyli tutaj grasz białym kolorem. Idzie partia obrona Niemcowicza, tak? Tak, tak. No tu przygotowany przeze mnie wariant właśnie z tym hetmanem C2. Teraz A3, bicie, roszada, goniec G5 też. Skoczek F3 tam chyba jednak bardziej jest ruchem popularny w tym momencie. Natomiast właśnie goniec G5, C5, DC, D4, hetman F3. To było wszystko przeze mnie przygotowane. I taki powiedzmy w miarę z siebie zadowolony byłem, że jakoś zszedłem z linii Oscara, natomiast jestem cały czas w swoim przygotowaniu. Ale na czym polega ta lekkomyślność? No oczywiście poświęciłem tam trochę czasu, siedzenie z kompem, tam klikanie po każdym ruchu, prawda, każdego wariantu, każdej możliwości, ale nie było takiego, ta lekkomyślność polegała, że nie było takiego ludzkiego spojrzenia na tę pozycję. Jak spojrzymy tak po ludzku, to się okazuje, że po właśnie tym skoczku BD7, E3 Oskar zagrał ruch H6 całkowicie naturalny, który z jakiegoś powodu wypadł mi z pola widzenia. No to też właśnie takie beznadziejne przygotowanie z mojej strony, ale no powiedzmy, że jeszcze czasami może się jakaś taka wpadka zdarzyć, tylko że cały problem polegał na tym, że poszedłem świadomie na pozycję, którą oczywiście komp pokazywał, że białe nie powinny stać gorzej, ale jakbym spojrzał chwileczkę takim trzeźwym, z ludzkim okiem na to, to bym zrozumiał, że no ta pozycja jest właściwie z praktycznego punktu widzenia do jednej bramki. Do jednej bramki to nie jest, że zła, tylko że białe stąpają po bardzo cienkiej linii. Że jeden błąd wystarczy do tego, żeby dostać przegraną. Nie mają ani zrobionej roszady, ani wyprowadzonych figur skrzydła królewskiego, co od razu oczywiście całkowicie dyskwalifikuje jakąkolwiek naturalną grę, tylko trzeba konkretnie grać, liczyć bardzo mocno warianty i uważać bardzo mocno na taktykę. I jeszcze dodając do tego, że jedną z głównych idei całego tego wariantu było to, że praktycznie za każdym razem robię długą roszadę, no to teraz widać, że to samobójstwo jest pójść. Halo, halo? Bartosz powiedział słowo samobójstwo i przycięło internet, ale zobaczymy, czy do nas wróci. U mnie wszystko ok, jeśli chodzi o internet, ale czy u Bartosza? Mam nadzieję, że tak. Zaraz zobaczymy. Tak, u mnie wszystko działa. Chwilowo będziemy musieli w niepewności czekać, czy Bartosz się odfrizuje, bo póki co jest sfrizowany. Spróbuję do niego napisać na telefonie, ale zobaczymy, co się dzieje. Także poczekajcie chwilkę. Zobaczymy, czy mi odpowie. O! Rozłączył się, ale zobaczymy, czy się połączy z powrotem. O, jest już z nami z powrotem. No to ciekawe, stało, bo u mnie internet działał niby przez cały czas. U mnie też internet działał, ale cieszymy się, że już jesteś z nami z powrotem. Ja również się bardzo cieszę. A to wszystko poszło na marne, to co się teraz wyprodukowałem tutaj na temat tej pozycji. Od pewnego momentu tak, to znaczy skończyło się na tym, że twoja lekkomyślność polegała na tym, że tutaj plan białych zakłada zrobienie długiej roszady, trzeba grać bardzo konkretnie, niestandardowo, no i ty wpadłeś troszkę jak śliwka w kompot. Tak, dokładnie. A tu tak jak mówiłem, no bez pamiętania wszystkiego na 100%, no niestety tej pozycji nie da się, albo przynajmniej bardzo ciężko jest grać, co zresztą ta partia jest świetnym przykładem, bo tutaj goniec bije 6 był jedynym ruchem nieprzegrywającym. Ja po dłuższym namyśle odszedłem na H4, który też wydaje się całkiem naturalną odpowiedzią, a okazało się, że w pewnym momencie, czyli tak jak Oskar zagrał, E5, no bicie na D4, bicie na D4, długa roszada, G5, białe po prostu przegrywają. No, co też jakby, tak jak powiedziałeś, to ludzkie spojrzenie wystarczy, że no, król słaby, nic nie jest wygrane w zamian, no jest ta para gońców, ale bardzo ciężko z niej zrobić użytek. To jest właśnie jedna z tych pozycji nowoczesnych szachów, że nie zdziwilibyśmy się, gdyby komputer pokazał tutaj jakąś forsowną drogę do dobrej pozycji.
Ale po pierwsze, w tej pozycji tak nie jest, a po drugie, nawet jeżeli ta droga by była, no to trzeba ją dokładnie gdzieś tam zapamiętać, bo dla człowieka granie takiej pozycji wbrew wszystkim zasadom jest po prostu bardzo trudne, tak? No oczywiście, tak. A tym bardziej, że ja jeszcze nie jestem takim, powiedzmy, bardzo mocno kreatywnym graczem. Jestem raczej takim naturalnie starającym się grać zawodnikiem i tym bardziej dla mnie ta pozycja była no, trudna do gry. Być może zawodnik pokroju twojego czy Grześka Gajewskiego dałby sobie radę z tym, ale ja bez zapamiętania wszystkich wariantów no, nie byłem w stanie i zasłużenie całkowicie przegrałem. Zresztą brawa dla Oskara, który znalazł to G5, czy cały, powiedzmy, tę sekwencję, prawda? G5, tam pan bije C5 i jeszcze wieża E8, bardzo ładny ruch, to też, żeby oddać co trzeba Oskarowi, to tutaj wieża E8, bardzo fajny ruch, wykrzyknik. Chociaż dodaje przyznam, jeszcze. Jak podszedłem do szachownicy, patrzę na tą pozycję, mówię, nad czym czarne myślą? Przecież tu grasz wieża E8, pozycja czarnych jest po prostu wygrana. Takie było moje podejście, a nie zagłębiając się w pozycję, więc byłem zdziwiony, że Oskar tyle tutaj myślał, mimo że wybór jest, tak? Bo można zagrać, nie wiem, goniec D7 na przykład. No jest dużo takich ciekawych możliwości, nawet i G4 pewnie trzeba rozważać, chociaż G4 nie wygląda jakoś bardzo dobrze, ale w każdym razie no jest dużo takich kuszących opcji, żeby postarać się tego swojego przeciwnika wykończyć od razu, czy hetman B6, prawda, czy tam nawet i może hetman A5 jakieś dziwne, że tam hetman F6, koń B3, szach, coś takiego, czy goniec F5, żeby mata dać. Ale w każdym razie, no... Wieża O8 zdecydowanie najbardziej naturalne i takie nieprzyjemne dla przeciwnika, prawda? No tak, dokładnie. I wydaje mi się, że najlepsze w tej pozycji. Także bardzo, bardzo fajna realizacja przewagi przez Oskara. Który tej partii chyba nie wypuścił do końca tak naprawdę. Tak, no ona trwała jeszcze troszeczkę, ale to tylko i wyłącznie z powodu tego, że jakoś tak... No, że grał z Bartoszem Soćką, który zawsze broni się do upadłego. No nie, no tam można było się wcześniej poddać, no ale powiedzmy, że starałem się jakoś te szanse wyszukiwać, no, ale tak czy inaczej, no Oskar nie wypuścił, zagrał całkiem niezłą partię, zrealizował pewnie przewagę i wygrał. Przechodzimy do partii numer 2, która też przebiegała na początek no dość dramatycznie, można by było powiedzieć, bo zaczęło się no niezbyt dobrze. Wybrałeś obronę Karokan, przeciwnik bardzo... Zaczęło się niezbyt dobrze, wybrałeś obronę Karokan. Kurczę, mój ulubiony debiut ostatnio, a ty od razu takie stwierdzenie. Czepiasz się przecinków, mój drogi. Natomiast no jest to debiut jeden z normalniejszych zdecydowanie, więc tutaj nie czepiam się debiutu. Oskar poszedł w dymy, bo wariant z ruchem G4 to jest wariant bardzo ostry. Kiedyś, takie dobre 20 lat temu, mocno go eksplorowano, potem trochę przestano. Można powiedzieć, że to było dla ciebie zaskoczenie? Tak, zdecydowanie. No to chyba pierwszy raz w życiu Oskar zagrał ten wariant. I tym bardziej jeszcze dodatkowe zaskoczenie, że spodziewałem się niespodziewanego. Natomiast dodatkowym zaskoczeniem było to, że Oskar wybrał wariant, który zdawałem sobie sprawę, że nic nie daje po prostu białym. I zresztą ciekawe, że po partii rozmawiam właśnie z Igorem Janikiem. Igor ma bardzo fajne przygotowanie, bardzo mi się podoba, że właśnie ma takie dosyć ciekawe idee tam w tym Karokanie, bo sam też gra Karokana. I pytam się, mówię, Igorku, a co tam trzeba grać? Mówię na ten wariant, bo tak wpadłem w jakieś tam kłopoty. A Igor, no trzeba grać tak jak pan, tylko dobrze. Ależ ten Igor jest niesympatycznym młodym człowiekiem. Cały czas. Bardzo sympatyczny jest, ale ma cięty język, ale jest bardzo sympatycznym młodym człowiekiem. Zresztą w ogóle w Polsce mamy bardzo fajną sytuację, bo znakomita większość graczy, nie tylko młodego pokolenia, jest bardzo sympatyczna, tak powiem. A to ciekawe, bo kiedyś... Nie podzielasz mojej opinii. Nie, ale kiedyś jeden z legendarnych polskich szachistów powiedział, że, przy czym użył mocniejszego sformułowania, że dobry szachista, arcymistrz powinien mieć w sobie coś ze skóry czy byka. A ty tutaj mówisz, że samych sympatycznych gości mamy, to może to jest ta przyczyna? Ja rozumiem, jak się zachowujesz poza szachownicą, a jak się zachowujesz w czasie partii. A to można naprawdę rozdzielić te dwie rzeczy i niekoniecznie twój charakter gry oddaje twój charakter poza grą. Dobrze, tego się trzymajmy. Zresztą przykładem jest Anand, przepraszam, jeżeli już o tym mówimy, to jeszcze tak wtrącę.
No, Alan jest przecież super mega sympatycznym gościem. No, ale został mistrzem świata i wcale nie był nieagresywny, był wręcz bardzo agresywnym, ostrym graczem i jest nadal, chociaż teraz już znacznie mniej gra, ale wiadomo, że jego gra to nie był Karpow, nie był jakiś tam Rubinstein, tylko najlepsze wzorce, ale chinowskie. Dokładnie tak, ale to jest taka rzecz, która nie jest domyślna, to znaczy sympatyczny człowiek w życiu codziennym często właśnie jest takim zabójcą na szachownicy, chociaż wiele osób uważa, że twój charakter jest odzwierciedlony właśnie na szachownicy, choć na przykład w twoim przypadku właśnie to widać, że ty jesteś takim wojownikiem na co dzień, lubisz tą rywalizację, jesteś bardzo konsekwentny i tą konsekwencję, którą masz w życiu codziennym, pokazujesz też na szachownicy, więc to jest, wiesz, tak 50-50. Co, zamroziło? Nie słyszałeś, co mówiłem? Usłyszałem, tylko za internetowo to normalnie mnie zamroziło. Nie wiem, co odpowiedzieć. Zatkało, że jest takim konsekwentnym człowiekiem. Zobaczmy jeszcze te parę ruchów, bo ta partia dramatycznie się rozwijała. Skoczek G2, C5, czyli Bartosz tutaj wybiera optymalne ruchy wedle teorii debiutu. Tak jak mówiłem, ten wariant jest bardzo ostry, prowadzi do niestandardowych pozycji. Tutaj skoczek H5, wiem, że są też inne ruchy. Można chyba bić, można grać G5, nie pamiętam dokładnie. Skoczek H5 chyba głównym jest mimo wszystko. Tak, skoczek H5, białe mają pionka więcej, białe się niby cieszą, natomiast widzimy, że czarne gdzieś tutaj mają potencjalną kontrę w centrum, te pionki też mogą wisieć. Abstrahując jeszcze od samej pozycji, ciekawy był ten wybór debiutowy Oskara. On prowadził 1-0 w meczu, mógł grać gdzieś tam bardziej kunktatorsko, asekuracyjnie, a on tutaj poszedł ostro, ale często ostre warianty przy optymalnej grze mają to do siebie, że się kończą remisami, prawda? Więc to może nie było... Też, ale wydaje mi się, że to wybór debiutu był spowodowany czym innym. To znaczy przede wszystkim trzeba grać chyba obiektywnie w szachy, niezależnie od wyniku. I Oskar właśnie po tej linii poszedł. To znaczy myślę, że miał przygotowane przed turniejem już to wszystko, w związku z czym to sytuacja meczowa nie zmieniła jego wyboru debiutowego. No i poszedł na ten wariant, który właśnie przygotował sobie wcześniej. Tak sądzę przynajmniej. Też mi się tak wydaje, chociaż rozmawiałem z nim na ten temat i w sumie już nie pamiętam, co mi powiedział. Ale chyba powiedział, że będzie grał normalnie w szachy. Nie było słuchanie swojego rozmówcy. Nieprawda. Skoczek C6, debije C5, goniec C5, goniec G5, hetman B6. To wszystko są chyba optymalne ruchy dla czarnych. Hetman D2. No tam hetman C7, to co zagrałem w dogrywce, chyba jednak mimo wszystko trochę lepsze jest. Tu ciekawy w sumie ten wariant jest, bo to akurat pamiętałem, mimo że zajęło mi trochę czasu w czasie partii, że tego pionka na G7 się oddaje, drugiego już, prawda? To i tam właśnie komputer pokazywał, z tego co pamiętałem, że wszystko powinno być ok dla czarnych. A hetman B6, hetman D2, no i tutaj po już jakimś namyśle, widzę, że 12 minut myślałeś nad ruchem, który zagrałeś w partii, czyli skoczek E5 nad poprzednim hetman B6. Nieprzyjemna sytuacja, bo widać, że jesteś zaskoczony, pozycja bardzo ostra, robisz skoczek E5 ruch, długa roszada. No i ta pozycja wygląda bardzo nieprzyjemnie, prawda? Czy tutaj już myślami powolutku żegnałeś się z mistrzostwami, czy jeszcze ten moment nastąpił za dwa posunięcia? Nie, jeszcze król F8 jakoś mi się spodobał bardzo mocno ten ruch. No wiadomo, klasyczny, od paru lat wszyscy się doceniają ruchy król F8. Najlepszy pozycji, wiadomo, zawsze. Obroniony pionek. Ale tu poskoczek A4, które też oczywiście liczyłem. Zagrałem dosyć szybko goniec B4. I tu już właśnie od razu zrozumiałem, to znaczy w momencie grania ruchu, czy tuż po zagraniu zobaczyłem ruch goniec A7 szach. I tak, no jeszcze coś tam próbowałem policzyć, typu jakieś bicie na E7 skoczkiem, hetman G5. No bo o właśnie. Co chodzi? Bo goniec atakuje białego hetmana, jak goniec bije gońca, to bijemy hetmana i wygrywamy. Jeżeli król bije, to dajemy szacha, uciekamy hetmanem spod ataku i jeżeli się czymś zasłaniamy, kolejny szach
i potem kasujemy hetmana, więc jedyny ruch, który Bartosz, tak jak mówi, liczył, to skoczek E7 i wtedy? I hetman G5 właśnie. To wydaje mi się, że ten ruch mógł zostać przeoczony przez Oskara. I okazuje się, że jest pewien kłopot, no muszę, pewnie muszę hetmanem odchodzić gdzieś tam. Chciałem na C6, przyznam się, hetman bije G7. A to hetman C6 grozi matem, pamiętajmy. Tak jest, hetman G7, król E8. I tu myślę, że na wiele sposobów tak jest wygrana. Aha, tak, jeszcze można szacha najpierw dać, tak. Można wchodzić szacha również, tak, i hetman bije H8. I najgorsze jest to, że po dojściu królem oczywiście białe nie biją wieży na A8, tylko biją gońca na H7, broniąc przy okazji. Znaczy, nie broniąc, tylko likwidując groźbę hetman C2 ma, prawda? Tak, hetman C2 jest nieprzyjemne, więc raczej bijemy gońca. I tutaj liczymy na koniec figury. Widzimy, że białe mają na przykład pod ruchu król B1 jakość przewagi, chociaż tutaj prawdopodobnie nawet więcej niż jakość, bo ten pionek do H zaraz powinien dojechać, tak? No powinna być, może nie tyle bezproblemowa, powinna być wygrana, raczej bardzo wygrana pozycja, ale jakieś tam drobne kłopoty pewnie są, hetman poza grą na H7, ale to już takie, które tylko pewnie w blica by miały jakieś znaczenie, na normalnej partii nie powinny mieć żadnego znaczenia. Czyli po ruchu goniec B4 miałeś 26 minut nieustannego zawału, tak? Gdyż... Nie, wyszedłem sobie na dwór, napiłem się herbatki, także nic tam specjalnego się nie działo, nie denerwowałem się za mocno. Rozumiem. I zagrał skoczek B6, Oskar, odetchnąłeś, bo nadal byłeś w grze, tak? I co ciekawe, w tym momencie po skoczku B6 mówię sobie, no kurczę, jeśli przeoczył goniec E7, to chyba nie mam kłopotów. Zabrałem wszystkie centralne pionki dopiero po powrocie do domu. Patrzę na ocenę komputera, +1, ale tak nie zgadzam się z tą oceną. Wiadomo, że jeśli nie zgadzam się, to wiadomo, kto ma rację. Komputer ma zawsze rację, ale to już byłem przekonany, że raczej nie powinno być bardzo źle, no, że pewnie jakaś równa pozycja, coś w tym stylu, a być może nawet będę powoli przejmował inicjatywę, jak było zresztą w partii, bo troszkę więcej gruźb jestem w stanie stworzyć. Wisi na A2, wisi na G4, ten skoczek na H5 stoi tak dosyć słabo, goniec E4 jest jeszcze bardzo nieprzyjemną groźbą, goniec E4. Także... No tak, ale wiadomo, że to jest względne, no skoro chwilę temu żegnałeś się z partią, tutaj masz normalną pozycję, no to naturalną koleją rzeczy jest to, że ją chyba oceniamy zbyt optymistycznie, prawda? No to też prawda, tak. Więc tutaj już cieszysz się jakby z tego, co ty się zawsze cieszysz, że nadal grasz, bo po goniec E7 już byś nie grał. A tutaj normalna pozycja, czy lepsza, czy gorsza, to wyjdzie w praniu. Wyszło, że... Ale właśnie chyba jest tak, jak powiedziałeś, że ta normalna, że to jest w miarę normalna pozycja. Czy to jest +1, to nie jest takie +1, że białe mają, nie wiem, pionka więcej czystego i bez żadnych kłopotów. Nie, to jest normalna gra dalej. Oskara udało ci się pokonać w dogrywce, to też nie była jakaś strasznie prosta dogrywka, bo pierwszą partię wygrałeś chyba pod kontrolą, ale w drugiej Oskar miał swoje szanse, też w tym karokanie bardzo dużo się działo. No tak, to też zresztą świadczy o właśnie moim lekkomyślnym podejściu, że... O, możemy jeszcze zobaczyć, skoro już mówimy o tym lekkomyślnym podejściu, to powiesz, o co chodzi, bo właściwie ten wariant się powtórzył, tak? Że oczywiście biorąc pod uwagę swoje słabe strony, czyli przygotowanie debiutowe, musiałem bardzo mocno jakoś na to wszystko przemyśleć, wybory debiutowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast a propos tego lekkomyślnego podejścia, w drugiej partii przygotowałem coś sobie na szybko, bo wiadomo, nie było... Hetman C7 w tej pozycji zamiast hetman B6, tak? Dokładnie, tak. I śmiało poszedłem na ten sam wariant, co spowodowało, że znowu dostałem bardzo trudną pozycję. Czyli nawet to, że poświęciłem jakiś tam czas po partii czy przed dogrywką, żeby się przygotować, to i tak było słabsze niż to, co przygotował Oskar w domu jeszcze. Jak mówisz, bardzo ciężko jest w kilka chwil nadrobić to, co ktoś robił parę... Tygodniami. Może dwa tygodnie chyba było czasu na przygotowanie, gdzie Oskar znał, z kim będzie wiedział i zresztą i białymi, dobra, wiedział, z kim będzie grał i zresztą i białymi i czarnymi pokazał, że dobrze się przygotował, prawda? No tak. A z kolei z drugiej strony, jak ta pierwsza partia dogrywki przebiegała, w której białymi grałem, gdzie zagrałem wariant, nie wiem, lewego buta,
czyli po prostu G3 skoczek F3, goniec G2 i tam D4, no to okazało się, że rzeczywiście w takiej normalnej walce udało mi się znacznie łatwiej te wszystkie trudności pokonać. Tu B5 to Monika mnie bardzo mocno skrytykowała za ruch B5. Znaczy może nie tyle za sam ruch, co za fakt, że zrobiłem go bardzo szybko. I do końca, już mi truła do końca turnieju, żebym nie grał impulsywnie, nie grał szybko, tylko przemyślane decyzje. I ma rację. Taka żona to skarb, kolego. To nie kobieta, to anioł, nie kobieta. To jest anioł, nie kobieta, dokładnie. Co ty byś bez niej zrobił? Gdzie my byśmy byli, gdyby nie te nasze żony? Oskara w tej chaotycznej partii gdzieś tam się udało ostatecznie nawet pokonać, chociaż tutaj no po tym ruchu B5 długa roszada, znakomita riposta i gdzieś tam byłeś na linach. No podejrzewam, że długa roszada też była w jakimś stopniu przygotowana przez Oskara. Może nie tyle w tej konkretnej pozycji, ale na pewno tę ideę Z tego co pamiętam od ręki chyba zagrał długą roszadę. Wcześniej troszeczkę się zastanawiał, co powiedzmy świadczy o tym, że może nie do końca pamiętał, czy może nie do końca tę konkretną pozycję przeanalizował, ale na 100% jestem przekonany, że długa roszada tę ideę znał. Także zagrał dosyć szybko i rzeczywiście jest to świetny ruch i jedyny ruch dla białych, ale wygrywający. Dobra, zobaczmy kolejną rundę. Czy coś, jakiś fragment partii z Jackiem Tomczakiem chciałbyś tutaj poruszyć? Który... No znowu moją lekkomyślność chciałem pokazać, to znaczy... Partia numer jeden? Tak, partia numer jeden, dokładnie. Otwieramy bramkę numer jeden, zobaczymy co w niej wyskoczy. Bartosz czarnymi, Jacek D4. Niespodzianka, czy jakoś się spodziewałeś tego? Bo Jacek słynął z ruchu E4, ostatnio włączył D4 do swojego repertuaru. No to idealne właśnie... idealne pokazanie mojej lekkomyślności, bo się spodziewałem D4, tak w mniejszym stopniu się spodziewałem, ale spodziewałem i oczywiście nic nie zobaczyłem. No znaczy, to... nie dlatego, że mi się nie chciało, tylko dlatego, że nie zostawiłem sobie czasu na zobaczenie tego E4. Po prostu tego D4, przepraszam. Cały czas siedziałem nad E4 i kiedy powinienem się przerzucić, poświęcić chociaż parę minut, czy tam pół godziny, czy godzinę na D4, to sobie, dobra, jeszcze popatrzę to E4. No i tak popatrzyłem, że praktycznie ani sekundy nie spędziłem na ruchem D4. A Jacek wybrał jeden z najbardziej kąśliwych wariantów w Niemcowiczu, czyli F3. Tak jest. No też raczej nie powinien, powiedzmy, oferować zbyt wiele białemu. No, ale w meczu o Mistrzostwo Świata grał tak Anand, no to o czymś to świadczy, prawda? Nie, no to jest to normalny wariant oczywiście, normalny wariant, ale no bez przygotowania się okazało, że jest zabójczy dla mnie. Zagrałem to C5, czyli po Mateuszu Bartlu. Czy ja tak grałem? Wołkow Bartel, znana partia. Ale, bo ja tak grałem, tak. Tylko, ale ja grałem chyba najpierw D6, czy nie? No, ale tam mogło przejść, tak. Znaczy, ale właśnie nie pamiętam, chyba najpierw D6 grałeś, tak. Tylko, że po B5, E4 powinienem był zagrać D6 i powiedzmy, że przechodzi do tych twoich pozycji tam. Tak, to była jedna z... nielicznych chwil, kiedy miałem moment olśnienia. Siedziałem na turnieju w Dubaju. Mówię, gość gra tylko F3, wymyśl jakąś nową linię. I siedzę i wymyśliłem. I bardzo ładna partia wyszła. Tak, tylko nie wygrałem kompletnie wygranej pozycji. A miałem podwójną motywację, bo gość do mnie zadzwonił przed partią, znalazł mój numer pokoju i mi ofertę korupcyjną złożył. Zaproponował mi, że gramy, jak będzie remis, to ktoś przegrywa chyba, czy coś takiego. Ja nie wiem, no ja mu powiedziałem, spieprzaj dziadu. No po prostu jakiś oszołom kompletny. No. Specjalnie tak, znalazł mój numer i jeszcze mi dupę, przepraszam za wyrażenie, zawraca. A ja mu powiedziałem, muszę go ograć i byłem taki zadowolony, taka dobra idea, dobra partia, a na koniec, dobra. Okej, ty zagrałeś BC4, czy to jeszcze znałeś, czy to już była jakaś tam inspiracja przy szachowcy? To jest znowu moja lekkomyślność, bo jeśli bym się chwilę zastanowił, to bym sobie poprzypominał, bo patrzyłem jakiś czas temu ten wariant i wydaje mi się, że coś tam pamiętałem. A zagrałem BC, które oczywiście było tam jako idea w wielu wariantach, ale nie w tej pozycji, to wiadomo. Ale zagrałem sobie od ręki, tam mówię, dobra, normalny ruch to gram przecież. A u ciebie było D6, koń E2 i wtedy BC. Tak, i to też, bo potem sporo partii w tych klimatach było granych.
Ja już nie śledziłem rozwoju teorii, ale faktycznie tutaj DC, no to jest spora różnica, prawda? No bo ten skoczek no musi oczywiście pójść na tam jakieś, tempo. Tak, pole. to jest kluczowa różnica, a ja właśnie jakoś znowu tak lekko myślę. Mówię, jeśli bym się chwilę zastanowił i posłuchał się żony mocniej, no to bym nie podejmował takich impulsywnych decyzji i okazuje się, że po tym ruchu BC zrobiłem jeszcze dwa chyba ruchy i dostałem bardzo trudną pozycję. Roszada, skoczek E2, bicie na D5, tak jest, i bicie gońcem, hetman bije D5 i teoretycznie dla zawodników grających królewsko-indyjską obronę, pozdrawiamy Juliana, to coś takiego nie powinno jakoś specjalnie nas niepokoić, no bo bicie na D5 i odbicie figurą na D5 w królewsko-indyjskiej białym mi nie daje zazwyczaj niczego dobrego, ale w tej konkretnej pozycji no to jakiś tu wór jest zupełny, no mam same ruiny, goniec na B4 niespecjalnie wiele robi, pewnie będzie musiał zbić na C3 kiedyś tam, no a białe mają prościutką grę, roszada, goniec E3, wieża do centrum i jedziemy. Także tu ocena 0,7 jest w pełni oddająca skalę trudności czarnego. Ja właściwie to myślałem, o ile tutaj wydawało mi się, że stoisz troszkę gorzej, to za parę ruchów, a dokładniej w tym momencie, to prawdę mówiąc oceniałem, że masz kompletnie przegraną pozycję. Wiesz, to no, też no, ocena... Dokładnie w tym momencie byłem pewien, że białe, jeżeli zagrają goniec E5, skoczek G6, goniec D4, to mi się wydawało, że tu nie trzeba patrzeć na pozycję, to jest po prostu koniec, bo po czarnych polach prędzej czy później białe muszą wygrać, gdyż ten goniec jest kompletnie bezużyteczny, prawda? No ocena plus 2 świadczy o tym, że miałeś pewnie rację, ale tak jak później chwileczkę rozmawialiśmy z Jackiem na temat tej pozycji, oczywiście obaj byliśmy zgodni co do tego, że białe muszą stać dużo lepiej, ale jeśli nie ma konkretnej wygranej, to być może w praktycznej grze wcale to nie jest takie jeszcze jasne. Ale znowu powtórzę, że oczywiście no, tylko białe grają na wygraną, to jest oczywiste. Ja takich pozycji strasznie nie lubię, bo zgodnie z tą zasadą, że na różnopolowych gońcach no, ważna jest inicjatywa, tu mi się wydaje, że może jeszcze można się bronić, ale jakoś bym kompletnie był przerażony taką sytuacją. Ale nieoczekiwanie, bardzo szybko Jacek tutaj zagrał bardzo zaskakujący dla mnie ruch wieża C1, F6 i tutaj coś przeoczył, bo chyba D6 nie docenił. Oddałeś materiał i za chwilkę, chociaż tam według komputera były różne momenty, no to za chwilkę wymieniły się hetmany i krok po kroku. Ale nie, ta pozycja nadal jest jeszcze, zawsze skoczek D5 chyba błąd jest, ale generalnie ona jest nadal bardzo ciężka do momentu, kiedy Jacek przeoczył, jak możesz dal parę ruchów jeszcze, właśnie H4, wieża A7, tak, i tu wieża bije D5. No właśnie, bardzo fajna idea też. No wiadomo. Znanego zawodnika Mateusza Bartla, ED i B4 i się okazuje, że czarne dostały kontrę i w tym momencie nawet zacząłem wierzyć, że przy odrobinie jakiejś tam niedokładności, nawet nie tyle szczęścia, co niedokładności ze strony białych, to nawet można łatwo czarnymi wygrać tę pozycję. No tak. Dalej tutaj, co prawda tu chyba udało się zepsuć jeszcze... to jeszcze, ale okej, okay, no. Ten istotny moment, że miałeś chwilę temu pozycję, w której nie masz żadnych jakby perspektyw takich ofensywnych, a tutaj te pionki mogą ci zapewnić wręcz wygraną. Także ten trend jest bardzo kuszący, prawda? No tak. No ale partia ostatecznie zakończyła się remisem po jakichś przygodach. Druga partia też zakończyła się remisem. Mieliśmy dogrywkę. Tych dogrywek zresztą miałeś w turnieju aż 3. Wszystkie wygrane i mówiłeś, że pierwsza partia dogrywek była chyba problematyczna, tak? Halo? Znaczy pierwsza partia w meczu była problematyczna. A nie, a w dogrywkach już nie było przygód, czy były przygody? Znaczy nie, tam była, no w pierwszej partii znowu ten sam wariant poszedł Niemcowicza, znowu troszeczkę się przygotowałem, ale to akurat... Tak traktuję tę partię jako całkiem niezłą, mimo tego, że komp mówi, że w pewnym momencie Jacek mógł zagrać D6 tam w tej bardzo ostrej pozycji z jakością więcej. Jak czyli zresztą mówisz, zobaczymy. Szybciutko sobie przestawimy w takim ekspresowym trybie. Że tutaj... No bo tu według mnie to jest naprawdę tak ostra, tak niejasna pozycja, że no nie wiem, jakiś każdy jeden ruch nie w tę stronę może... Przypomnijmy, że to już były szachy szybkie, więc tego czasu do namysłu było dużo mniej. No tak, tym bardziej właśnie jeszcze, że to
O, tu fajna idea ze złapaniem wieży, która okazuje się obiektywnie nie najlepsza, bo czarne tę wieżę gdzieś tam oddadzą, natomiast pionki H3, G4 powodują, że po czarnych polach cały czas z tym królem będą kłopoty, co zresztą partia dobrze pokazała. I mówisz, że tutaj moment był, że D6 mogły białe zagrać, tak? Czy... Tak. O, ja tu HG źle zagrałem właśnie. Tu trzeba było, tak jak komputer mówi, albo hetman E4, albo skoczek E5. I już czarne chyba lepsze troszeczkę są nawet po skoczku E5. Tak? Natomiast tu, właśnie, w tym momencie no D6, taki no, szczególnie w partii rapidowej chyba niełatwy ruch do znalezienia. No ale wygrywają. A chodzi o to, żeby hetmana na D5 postawić po prostu, tak? Czyli D6, tam hetman... Chyba wieża G5 jest, tak? A wieża G5 nie ma? Wieża G5 to może... A to przegrywa. A nie, nie, tak? Sorry, to nie ten motyw. Okej, okay, dobra. To mi się pomyliło. Na to co jest na to? Mat jest na E1. Okej, byłem pewien, że hetman kontroluje pole E1 z G4. Tak to jednak nie dłużonym, jest. Nie wiem, gońcem jakimś. Także D6 tutaj... To konkretnie wygrywało tak partię. No. Ale no, no cóż, taka ostra pozycja, że gdzieś tam pewnie w partii klasycznej by się jakieś podstawki znalazły, tak sądzę. Także nawet specjalnie się nie winię za to, że podstawiłem, bo mówię, strasznie ostra pozycja, gdzie graliśmy dosyć, w sumie takie naturalne ruchy przez dosyć dłuższy czas, także trzymaliśmy poziom, a no i w pewnym momencie nie utrzymaliśmy obaj tego poziomu. Jacka udało się pokonać i pierwszy i zarazem ostatni mecz, który wygrałeś w fazie szachów klasycznych, czyli pojedynek z tym młodym narybkiem szachowej czołówki, 23-letnim Szymonem Gumularzem. Wygrałeś pierwszą partię, która przez dłuższy czas zapowiadała się raczej remisowo. A ja nie wiem, bo właśnie to jest też ciekawe. Może zapowiadała. Może, bo tutaj wydawało mi się, że dostałeś fenomenalną pozycję po debiucie. No właśnie, to tylko komputer pokazuje, że tam specjalnie, to znaczy w tym momencie akurat jest okej, ale tam wcześniej chyba nie było specjalnie wiele jakoś dla białych. Zresztą co to za komputer jest? To już 15, ale nie, jakiś nie, tutaj taki... to jest na czeskom, nie jest on przesadnie mocny. Znaczy może inaczej, to może od początku, bo zagrałeś w ten sposób. Bo akurat ta idea, która została zrealizowana, czyli skoczek D2, E4, to było wszystko jakoś tam w miarę przygotowane przeze mnie. Tu Szymon, to hetman C7 chyba trochę słabsze według kompa. No tam tak, i pamiętam, że jak zobaczyłem tę pozycję na szachownicy, to powiedziałem sobie, no przecież białe mają pozycję marzenia. No dokładnie, tym bardziej, że właśnie ta pozycja powstawała gdzieś tam w moich przygotowaniach, tylko że w gorszej trochę redakcji dla białych w ogóle. Także ja byłem bardzo z siebie zadowolony, dopiero później się okazało, że ten komputer pokazywał 0,20, chyba 0,30, czyli praktycznie nic dla białych. Ale grało mi się całkiem nieźle, no bo białe tu mają inicjatywę, czarne z tymi figurami mają i z rozwojem problem troszkę, prawda? No przestrzeń, wszystko troszkę wyżej. I tutaj, no znowu, tutaj mi się bardzo podobało, co uzyskałeś, bo często białe przecież chcą się pokroić za to, żeby tutaj mieć możliwość szturmu pionkami przy ustawieniu tych pionków na D4 i C5, prawda? Mhm. Więc obiecująca pozycja. No ale paradoksalnie z tego jakoś strasznie dużo się nie udało wycisnąć, nie będziemy tam wchodzić w jakieś... Znaczy ja tu muszę powiedzieć jedną rzecz, że obiektywnie ta pozycja może była jakoś w miarę wyrównana, w praktyce trudna do gry, to tym bardziej na szacunek zasługuje postawa Szymona, który rzeczywiście no, bronił się, może to złe słowo, ale grał w każdym razie w tej no, takiej trudnawej pozycji praktycznej wyjątkowo dobrze, naprawdę, no. To, co prezentował ten zawodnik nie tylko w meczu ze mną, ale w całym turnieju, no to zasługuje na brawa, bo kurczę, bardzo wysoki poziom gry Szymon prezentował, bardzo wysoki. No, poza tym małym momentem, kiedy z Wojtkiem Morandą podstawił mata w dwa posunięcia, ale przemilczmy ten moment. No tak, to rzeczywiście było kuriozalne troszeczkę, no ale okej, to jeden moment w całym turnieju. A tak na przykład jak wygrał mecz o trzecie miejsce z Kacprem, no to do jednej to bramki na dużym poziomie, zgadza się, bo Kacper przecież to właściwie taki człowiek dwóch etapów w turnieju, bo do pierwszej partii z Radkiem Wojtaszkiem wydawało się, że rozniesie turniej w proch i pył, wygrywał białymi bardzo przekonująco, a potem niestety no zatrzymał się, prawda?
No tak, może mu troszkę sił zabrakło, może nerwów troszeczkę silniejszych też, no w każdym razie nie wytrzymał trudów w turnieju. Dokładnie, natomiast tutaj tak jak mówisz, Szymon się bardzo zmyślnie odnajdywał w tej pozycji i doszło do takiej, można powiedzieć, charakterystycznej sytuacji, w której twoi przeciwnicy się znajdują wielokrotnie, bo ty słyniesz właściwie nawet bardziej niż Magnus Carlsen, chociaż Magnus Carlsen pewnie nie zdaje sobie z tego sprawy, Co ciekawego będzie, że słyniesz z wyciskania wody z kamienia, to znaczy w swojej karierze wygrałeś, no nie wiem, chyba miliony partii, w których wydawało się, że remis no jest nieunikniony, ale swoją znakomitą znajomością końcówek, swoją wytrwałością, kondycją fizyczną i taką wiarą w to, że przeciwnika można jednak jeszcze pokonać w tej remisowej pozycji, no ugrałeś bardzo wiele różnych cennych punktów. No i przepraszam, że ci przerwę, bo to tak już no, takie gadanie, już nawet nie wiem co powiedzieć, ale w każdym razie po Hetman C6 bardzo fajna pułapeczka była. Tutaj no, liczyłem bardzo mocno na to. O właśnie, teraz no bo AB się narzuca, prawda? I to lubimy, i to lubimy. Bo oczywiście nie ma, a nawet... Nie ma król H7, bo goniec na D3 stoi. Tak, król H7 nie może. Gdyby król H7 mógł, to by ratował, bo hetman D6, wieża D6 nie wygrywa, bo wieża jest broniona, prawda? Przez tak jest, skoczkę. Ale tutaj jest. Wieża E8 wygrywa. Natomiast doszło do pozycji tego typu, i tutaj mamy kontrolny ruch. Znaczy właśnie, ja nawet nie wiem, czy my możemy mówić, że ta pozycja jest remisowa, bo ty, czy nawet, że ona jest równa, bo w praktyce ty tutaj cały czas stawiasz ogromne problemy przed nim, prawda? Tak, ja poszedłem na to hetman C6, to znaczy hetmany i tak powinienem wymienić z uwagi na to, że ten król na G2 jest taki troszeczkę z pionkiem F ruszonym, no powiedzmy, że mi się bardziej opłaca wymienić hetmany. I w tym momencie po tym koniu C4 miałem też możliwość zagrania, bo teraz czarne skoczek C4 poszły, miałem też możliwość od razu zbicia na C4 i B5, co też jakieś tam mikroszanse dawało i wcale też nie jest takie jasne, bo czarne muszą grać dokładnie, żeby się wybronić. A zresztą nawet komputer mówi, że jedynym ruchem jest wieża D2, tak jak zresztą myślałem. Wieża D2, król H3, to możesz jeszcze tam wariant przedłużyć troszeczkę. Król H3, wieża B2, A4, wieża B4 i teraz jest ruch wieża A6, który z daleka bardzo obiecująco wygląda. No bo bicie i ten pionek może rozstrzygnąć losy partii, chociaż nie no wiadomo, właśnie, czy rozstrzyga. Tak. Bo to nie, jeszcze... tu już tu wydaje mi się, że jakieś tam kłopoty byłyby, bo przykładowo pozycja wieża C1, wieża A8, wieża bije C4, wieża bije A6, wieża C5, mimo tego, że komputer to mówi, że jest równa, no to nie jest... trzeba zremisować. Tak, nie jest przyjemna do gry. Nie jest przyjemna do gry. I zresztą komputer od razu pokazuje wieża B6, oddanie pionka, albo wieża D6, wieża F6, prawda? Co dla człowieka no nie jest jakąś łatwą decyzją do podjęcia. Ale tak czy inaczej, no tam mi się nie podobało, że ten pionek C może jeszcze mi jakieś kłopoty zrobić i w związku z tym poszedłem na ten drugi wariant i tu chyba Szymon się już troszeczkę rozluźnił, bo koń A3, B6 i widziałem wieża C8, że to jest najlepszy ruch dla czarnego. Ale to komputer. Był 40 ruch. On tutaj ale Szymon miał trochę czasu, także tu przemyślał chyba z 6 minut i jeszcze mu zostawało trochę. Zagrał skoczek C4, które chyba już jest przegrywające. Chyba przeoczył wieża A1 ruch, tak mi się wydaje. Wieża A1? Czyli po A4 ruchu? A, bo on myślał, że sobie tutaj pionkiem wejdzie i będzie wystarczająca kontra, a tutaj po prostu przechodzi do przegranej wieżówki, tak? Tak, bo w następnym ruchu bije na C4, bije pionka A, i nie ma jak się pozbyć pionka B7. Tam jest zresztą bardzo fajny, bardzo sympatyczny motyw, jest przykładowo, jeśli teraz czarne, nie wiem, zagrają wieża D4, to oczywiście głupi ruch jest, ale tak żeby pokazać, bo bardzo fajnie to wygląda, wieża C8 szach, wieża D8 i wieża A8. Znaczy teraz i wieża D8 też wygrywało, ale generalnie to fajne, bardzo mi się spodobało w czasie partii, że właśnie ten motyw wygrywa na białej w wielu wariantach. Dzięki tej partii, dzięki
wykorzystaniu tych szans, chociaż wydawało się, że już Szymon jest bliski gdzieś tam obronienia się. Wyszedłeś na prowadzenie, druga partia pod kontrolą, nie miałeś tam chyba żadnych problemów. Tak jak mówisz, głównie zastanawiałeś się, czy warto wygrać 2-0, czy jednak zaakceptować remis i przejść do finału. Wybrałeś przejście do finału. W finale czekał na ciebie Radek Wojtaszek. No i czy właściwie coś możemy powiedzieć o tej partii klasycznej? Czy tam coś się takiego mocniejszego działo, czy już raczej skupimy się na dogrywkach? Działo się, aczkolwiek za kulisami chyba się bardzo mocno działo, bo szczególnie w partii granej czarnymi przeze mnie, to udało mi się już tak lekkomyślnie do tego wszystkiego nie podejść. To znaczy z Radkiem to bardzo dobrze sobie zdajesz sprawę, jak się ciężko, może nie tyle gra, chociaż grać też bardzo ciężko się gra, co przygotowuje się do tych partii z nim. To jest po prostu jakaś masakra, naprawdę. Tyle sił, ile straciłem na przygotowanie do tych partii, to nie przypominam sobie, żebym w ostatnim czasie tak bardzo jakoś właśnie tych sił utracił na przygotowaniu. Bo wiadomo, że Radek jest mega dobrze przygotowany debiutowo, jest mega specjalistą i znaleźć cokolwiek, szczególnie czarnymi, to jest naprawdę rzecz. Mi się udało znaleźć tę ideę, go nie zdeszeć w katalońskiej. Bardzo z siebie jestem zadowolony, ale też jestem z siebie zadowolony, że udało mi się nie powtórzyć tego wariantu w dogrywce. Bojąc się tego, że Radek będzie miał jakiś pomysł. Dokładnie, dokładnie, bo mimo tego, że oczywiście spędziłem bardzo dużo czasu nad tym gońcem D6 w tej katalońskiej i komputer niby wszystko potwierdzał i tak dalej, no to mówię sobie przed dogrywką: Bartosz, dobrze, to jest Radek, nie powtarzaj, zagraj coś innego, nie powtarzaj, żeby nie było żadnej wpadki i rzeczywiście, że się powstrzymałem przed powtórzeniem tego wariantu, to jestem z siebie bardzo zadowolony. To ta zakulisowa część jest bardzo, bardzo ciekawa, bo właśnie przygotowywanie się na zawodnika to jest właściwie ten etap, który przeskakuje się często w turniejach szachów szybkich, stąd część zawodników w szachach szybkich się bardzo dobrze odnajduje, bo po prostu gra bez tego elementu przygotowania, a do partii klasycznej no przygotować się trzeba, każdy ma jakieś swoje pomysły, czegoś się unika, to jest już zupełnie inny kaliber gry, prawda? I zupełnie inne umiejętności trzeba wykorzystywać. Dodatkowo, myślę, że absolutnie uczciwym sformułowaniem będzie to, że z uczestników Mistrzostw Polski Radek jest zawodnikiem innego poziomu, jeśli chodzi o kulturę pracy nad debiutami. No, więc jego to jest i błogosławieństwo, i przekleństwo, bo oczywiście Radek przygotowuje się tak samo do zawodników niższego poziomu, jak do zawodników z czołówki światowej, z którymi wielokrotnie grał. I często jakby duża część pary idzie w gwizdek, bo po prostu to co on przygotowuje, to przeciwnikom się nawet nie śni głębokość jego przygotowania poniekąd, tak? Więc no, tym większe gratulacje dla ciebie, że się odnalazłeś w tej sytuacji i no i dostosowałeś się do wymogów jakby przeciwnika. O złotym medalu zadecydowała partia numer 4, ta druga partia dogrywki. Ciekawe, że właściwie o złotym medalu zdecydował jeden moment tylko. Bo to może tak, dojdźmy do tego momentu i go pokażmy naszym widzom. Z perspektywy czasu, jak oceniam, wydaje mi się, że udało się z Radkiem zagrać całkiem dobry mecz, zresztą z obu stron, bo naprawdę tych błędów była minimalna liczba w tych czterech partiach. Także okazało się, że właściwie Radek zrobił jeden błąd, jedno może niedoliczenie, tylko jedna zła ocena całego wariantu i koniec meczu. Także dosyć w sumie dla Radka nieszczęśliwe, dosyć szczęśliwe to dla mnie, prawda? Tutaj no, poszedł jeden z głównych wariantów katalońskiej. Taka fajna idea, skoczek G5, hetman C2, nie odbijania gońca na G2, ale wydaje mi się, że powiedzmy jakoś niewiele konkretnego dająca białym, chociaż tu cały czas 0,45, ale z tego co pamiętam chyba trochę mniej normalna jest ocena. No w każdym razie tu A5 to jest właściwie ten moment, który się rozciąga na trzy ruchy bodajże
I to jest ten moment, który zdecydował o losach partii, bo tu Radek zupełnie źle ocenił całą tę ideę wieża A4 i wieża C4, czy tam wieża FA1 i wieża C4, po czym się okazało, że właściwie już nie ma ratunku. Czyli wieża bo tak jak zagraliśmy wieża C8, wieża A4, hetman B5 i teraz się okazuje, że to, co planował Radek, czyli zagranie... Nie, jeszcze wieża A1 zagrał dokładnie, żeby obronić pionka A5 i po C5 planował zagranie wieża C4. I co tutaj tak naprawdę? Nie, zamiast E5. Zamiast E5 wieża C4. C5 i wieża C4. Wieża FA1, C5 i wieża C4. Tylko, że tu jest skoczek BE4. I to Radek przeoczył, tak? Tak, i to przeoczył. O, komputer, na szczęście zmienia troszeczkę ocenę, bo rzeczywiście, chociaż nadal pokazuje, że na to trzeba było iść, prawda? Ale to już się okazuje, że to, no Radek oczywiście grał na wygraną, wiadomo, białymi trzeba coś tam próbować i nagle się okazuje, że cały plan wziął w łeb, bo jest skoczek bije 4 i to już białe muszą mocno się starać, żeby wyrównać, prawda? I w tym momencie właściwie już zrozumiałem, bo Radek jeszcze przemyślał bodajże 6 minut, także stracił praktycznie połowę swojego czasu do namysłu i w tym momencie zrozumiałem, że już musi być dobrze, bo zresztą tak jak partia poszła, nastąpiło E5, CD, hetman D2, skoczek D5 chyba było lepsze, zresztą mój syn troszeczkę mnie zganił, dlaczego nie zagrałem skoczek D5. Tylko skoczek no D7. I ma rację, no skoczek na D5 stoi bardzo kulturalnie. Ale skoczek D7 z kolei atakuje, zresztą to była moja pierwsza myśl, ale skoczek D7 atakuje pionka E5, robi jakieś konkretne problemy. Jeszcze skoczek Przepraszam, nie wiem, czy spotkałeś się z takim sformułowaniem. Figury. Pierwsze słyszę. No skoczek na D5 naprawdę po królewsku, a ty jakiegoś mizernego pionka. No panie Bartoszu, nie poznaję dżentelmena. Ale wygrałeś tak, pionka. Tak czy siak, ta pozycja widać, że duże praktyczne kłopoty sprawia białemu. Także chociaż tak naprawdę ostateczny przegrywający ruch ze strony Radka miał miejsce gdzieś tutaj, tak? Czyli tak, wieża E3. Wieża E3 teraz... i koordynacja się straszliwie popsuła. I tu ciekawe, że Radek po wieża B3 zagrałem G5 i tu Radek po jeszcze H3 król G7 i po długim namyśle dotknął wieży na B3 i zorientował się, że albo traci pionka na A5, albo traci pionka na C3. Przepraszam, na B2 i odchodzi wieżą na C3, prawda? Także, ale no to już jak widać po ocenie komputera nawet i lepsze kontynuacje też niczego dobrego nie wróżyły białym. No tak, bo tutaj nawet masz plan król G6, H5, G4 i tego pionka prędzej czy później, którego chciałeś wygrać już dawno temu, wygrasz. Za dużo jest słabości, tak? Czyli dokładnie, tak naprawdę, na A5, na B2, na E5 wszystko wisi, a białe są w cugcwangu, nie mogą się żadną figurą ruszyć, tylko królem chyba. No właśnie. Także wygrałeś tego pionka, wygrałeś potem drugiego pionka. No i tu już tak naprawdę, gdyby to była partia szachów klasycznych, białe by się mogły z czystym sumieniem poddać, ale jako, że był to rapid dogrywka, no to była walka do końca, ale nie wypuściłeś. Też, no udało mi się nie wypuścić i udało tu wcale nie jest jakąś nadmierną skromnością, dlatego że rozmawialiśmy o tej partii z Moniką i oboje, a Monika szczególnie była pod wrażeniem tego, jak Radek starał się szansę wykorzystywać. I rzeczywiście, mimo tego, że ocena, tak jak widzimy, się nie zmienia, no to jednak na każdym kroku musiałem bardzo mocno uważać. Także to też pokazuje siłę Radka, prawda? To jest zawodnik, który mimo, powiedzmy, takiej wydawało się łatki przypiętej, takiego spokojnego gracza, solidnego, jednak cały czas te jakieś taktyczne szanse bardzo mocno wyszukuje. Ale na szczęście udało się to wszystko zneutralizować. No, też umówmy się, że na poziomie 2600, 2700, czy na odwrót 2700, a także 2600, no nie da się grać dobrze, jeżeli się nie jest dobrym w takiej gierce, czyli w tej taktyce, w jakimś tam innych elementach. Trzeba to ogarniać i Radek to oczywiście też świetnie ogarnia. Radek zresztą rozgrywał dobry turniej w Warszawie, patrząc na jego wcześniejsze wyniki. No tutaj można powiedzieć, że widzieliśmy starego, dobrego Radka, który białymi stawiał przeciwnikom duże problemy. Zresztą byłeś pierwszym zawodnikiem, który białymi, czarnymi ustał z Radkiem, bo przypomnijmy, Radek pokonał w pierwszej rundzie dość dobrej partii, nawet w bardzo dobrej partii Grzegorza na Sutę. W drugiej rundzie pokonał w
umiarkowanie dobrej partii, ale na pewno dużo serca włożył w to, żeby wygrać z Pawłem Teclafem końcówkę wieża goniec na wieżę. Wcześniej też remisował pozycję. W kolejnej rundzie na zawołanie, na żądanie pokonał Kacpra Pioruna. Tak w partii szachów klasycznych, jak i szachów szybkich, jeśli chodzi o białe. No i potem przyszedł Soćko, który mu powiedział, że on czarnymi się nie ugnie, że on się nie lęka tego demona. Tak właśnie powiedziałem. Tak. Przygotowania debiutowego. No i powstrzymałeś gościa, który leciał po trzeci złoty medal z rzędu. Także zastanawiałem się, która historia brzmi lepiej. Czy to, że Radek wygrywa trzeci raz z rzędu, czy ty zdobywasz medal złoty po 10 latach przerwy. Moim zdaniem twoja historia jest piękniejsza, także z punktu widzenia hollywoodzkich filmów ten scenariusz bardzo mi się podoba. I myślę, że tym przyjemnym akcentem będziemy powolutku kończyć nasze przyjemne spotkanie. Jutro się widzimy przy celebracji twojego złotego medalu, także my sobie jeszcze pogadamy. A widzowie drodzy, no... Napiszcie jeszcze parę miłych słów na czacie, bo Bartosz to jest gość, którego chyba chcecie częściej widzieć, prawda? Ja ze swojej strony bardzo dziękuję. No i obiecaj nam, że to nie twoje ostatnie słowo, a raczej początek powrotu na ten świetny poziom, że ten wynik będzie dobrym prognostykiem na przyszłość. No ja mam nadzieję, ale tak jak to myślę z całych tych moich wypowiedzi, chyba dosyć jasny przekaz był, że staram się przede wszystkim po prostu grać. I co ma być, to będzie. No mistrzem świata raczej już nie zostanę. Ale no cóż. No szachy szybkie, albo wiesz, jest taka kategoria 50+. Tak, jeszcze na koniec trzeba było nawiązać do mojego wieku, którego jakoś tak nie wiem, no, kurczę, jakby mi nikt nie powtarzał, to bym nie wiedział, że mam aż tyle lat. No. Ale ponieważ ty o to zadbasz, żebym sobie... Ale wiesz, ja tak się zastanowiłem, że mi czasami piszą na czacie, że ja z punktu widzenia facjaty, to chyba się urodziłem z wiekiem minus 25, albo przynajmniej minus 15, że to się jakby wyrównuje. Ale ja to wyglądowo. Ty tak energetycznie się chyba urodziłeś z minus 20 lat. Ja tak do mojego wyglądu w ogóle doczepiasz. No to nie, no to... No tak, no. Dzisiejszego wieczoru, no. Dokładnie, no sorry, no jaki jest koń każdy widzi, ale energetycznie ty jesteś jednak rumakiem, który no lepiej by się spisywał niż Siwek z pokładu Idy. Okej, faktycznie. Na szkapa może lepiej. Wirtuozeria do wcipów już spada. Więc myślę, że to jest dobry moment na zakończenie naszej dzisiejszej przygody. Tobie Bartoszu jeszcze raz ogromnie gratuluję złotego medalu, trzeciego w karierze. Życzę tego, żeby ta radość z gry w szachy trzymała się ciebie, no bo umiejętności są, energia jest, jak jest też radość, to są takie wyniki, jakie mamy tutaj. No i jesteś legendą szachów? Będziesz legendą szachów, ale możesz być jeszcze większą legendą szachów, bo ta kolekcja z trofeami, które niestety nie są teraz widoczne, chociaż siedzisz w pokoju z wielką ilością medali i pucharów, to się jeszcze może powiększać i tego na koniec ci życzę, dziękując, że poświęciłeś swój czas. Dzięki i opowiedziałeś wielkie o sukcesie. I dziękuję widzom za poświęcenie czasu na oglądanie nas, bo to taka niełatwa jest sprawa w sumie, ale no, dzięki wielkie, dobrej nocy wszystkim. Trzymajcie się, cześć.